Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie w siedzibie pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Nazywam się Andrzej Mądrala. Jestem członkiem Rady Pracodawców, ale co dla mnie bardziej istotne w nawiązaniu do dzisiejszego spotkania, jestem wiceprezesem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i jednocześnie prezesem Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. Proszę Państwa, moja rola jest tutaj bardzo znacząca. Nie przeszkadzać Państwu, bo twórcą dzisiejszego spotkania jest mój serdeczny przyjaciel, dr Andrzej Sokołowski, który poprowadzi to spotkanie. Ja Państwu nie będę mówił, na ile ten temat jest bardzo ważny, bo fakt, że tutaj jesteście w gronie licznych specjalistów, których witam serdecznie, szczególnie tych, którzy z daleka przyjechali, nie tylko z Warszawy i z Trójmiasta i z Łodzi i z innych miast. Dziękuję Wam serdecznie za przybycie. Spotkanie nasze jest bardzo istotne dla całego środowiska medycznego, nie tylko dla sektora szpitali prywatnych, bo my dzisiaj to zrobiliśmy wspólnie jako SSP i pracodawcy medycyny prywatnej, ale na pewno i zainteresowanie mediów jest również znaczące. Będziemy ten temat kontynuować, oczywiście z udziałem naszych szanownych gości. Jeszcze raz kłaniam się Państwu, dziękuję za przybycie i oddaję głos prezesowi. Dziękuję. Witam Państwa obecnych, witam Państwa, którzy oglądają nas w streamingu. No i witam tych, którzy z opóźnieniem będą nas witać, otwierając pliki na naszych stronach, plik zarejestrowany z dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, tak naprawdę o cyberbezpieczeństwie wiedziałem niewiele i nie zdawałem sobie jeszcze pół roku temu sprawy, jak istotna jest to sprawa i jak nieprzygotowani jesteśmy do obrony. Naszym partnerem w stowarzyszeniu jest firma Comanord, która robiąc takie cykliczne spotkania, spotykają się z tą firmą informatycy z całej Polski. Na takim spotkaniu informatyków usłyszałem o pewnych możliwościach, a w zasadzie zagrożeniach dla systemu ochrony zdrowia. To, co usłyszałem, mnie przeraziło. Zacząłem drążyć temat i przerażenie moje rosło. Stąd postanowiliśmy w stowarzyszeniu zrobić takie spotkanie jak dzisiaj, poprzedzone przygotowaniem publikacji. Kiedy pytaliśmy członków naszego stowarzyszenia, zarządzających szpitalami o zabezpieczenie, to wiedza była, powiedzmy sobie, ograniczona. Wiemy z innego źródła, na które nie bardzo mogę się powołać, oficjalnie, że w sektorze publicznym jest dość podobnie. Zresztą żaden szpital w Polsce i w Europie i w świecie nie chce podawać do publicznej wiadomości, że został zaatakowany, tylko z tego powodu, ażeby opinia o tym szpitalu nagle nie pogorszyła się, że dane, często wrażliwe dane, którymi jest dysponentem, mogły wyciec albo mogą wyciec. No i zaczęliśmy szukać tych zdarzeń w Europie. Takim źródłem dla mnie był magazyn OPM, którego redaktor naczelną dzisiaj zaprosiliśmy, bo Państwo zajęliście się wcześniej trochę tą problematyką i zebraliście trochę informacji na temat tego, co się dzieje w świecie. I od tego chciałbym zacząć. Zapraszam panią Paulinę Pręcel, redaktora naczelnego OPM-u, z którego tak naprawdę wziąłem początek mojej wiedzy na temat sytuacji cyberataków w świecie, żeby powiedziała z punktu widzenia, no nie powiem przeciętnego człowieka, ale nie medyka, nie informatyka, a dziennikarza i pacjenta. Bardzo proszę, panie redaktor. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Jak już zostałam przedstawiona, ja się nazywam Paulina Pręcel, jestem redaktor zarządzającą czasopismem Ogólnopolski Przegląd Medyczny oraz serwisem dla szpitali.pl.
Zostałam poproszona o wystąpienie na temat historii cyberataków w Polsce i na świecie. Pan prezes zaproponował mi taki temat i przyznam państwu szczerze, że przez chwilę zastanawiałam się, czy nie zaproponować zmiany tego tematu, czy ta historia państwa zanadto nie przerazi, ale potem pomyślałam, że nie, że temat jest sformułowany bardzo dobrze, dlatego że nie muszę mówić o historii w sposób chronologiczny, kiedy dochodziło do jakiegoś pierwszego ataku, jak to wygląda teraz. Wystarczy przyjrzeć się takim krótszym odcinkom czasu, wystarczy wziąć pod lupę czasami jeden miesiąc i okazuje się, że do tych cyberataków dochodzi bardzo często, że czasami na przestrzeni jednego miesiąca, roku, a jeżeli już w ogóle porównujemy rok do roku, to się okazuje, że ta skala jest coraz szersza i że tych cyberataków jest coraz więcej. I tak jak pan prezes wspomniał, my jako OPM już od jakiegoś czasu zajmujemy się tematem, natomiast kiedy zajęłam się nim tak bardziej wnikliwie na zlecenie Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych w kontekście tej publikacji, którą państwo tutaj dzisiaj otrzymujecie, to przyznam, że sama byłam zaskoczona, że ta skala jest aż tak duża, bo wystarczyło wpisać w przeglądarkę, czy w języku polskim, czy w angielskim, ataki hakerskie na szpitale, czy cyberataki, i okazuje się, że tych informacji jest bardzo dużo, że największe agencje informacyjne, największe serwisy informacyjne, czasopisma, gazety publikują tych wiadomości naprawdę dużo, mówię o takiej skali, czy europejskiej, czy światowej, natomiast oczywiście w Polsce one również się pojawiały. I tutaj następny slajd to może poproszę, bo mamy. Dziękuję. I tutaj są przykłady tylko z grudnia, ponieważ do tej publikacji przygotowywałam się w grudniu i już w grudniu wyłaniają nam się przykłady informacji dotyczące takich znamiennych cyberataków. New York Times pisze o cyberatakach w brooklińskich szpitalach. Uruchomienie i przywrócenie później systemów informatycznych i szpitali do funkcjonowania trwa czasami po kilka tygodni. To jest informacja z 12 grudnia. Reuters podaje przykład szpitala, takiego ważnego szpitala w Indiach, w New Delhi, gdzie również po cyberataku przywrócenie szpitala do funkcjonowania zajmuje około 2 tygodnie. France 24 powołuje się na przykład szpitala na południu Francji, gdzie po cyberataku muszą zostać odwołane operacje na oddziale onkologicznym. To są tylko przykłady z grudnia. Natomiast cały rok 2022 takich przykładów przynosi znacznie, znacznie więcej. Takim spektakularnym wydarzeniem jest w sierpniu 2022 roku atak na szpital na przedmieściach Paryża. Atak o charakterze ransomware, czyli z hakerzy żądają okupu o wartości 10 milionów dolarów od szpitala za przywrócenie systemu komputerowego i systemu, które pozwolą na ponowne funkcjonowanie szpitala. Tak samo przykład z marca, szpital na Korsyce, kradzież danych pacjentów. I proszę państwa, tych przykładów jest sporo, natomiast trzeba mieć świadomość, że media zwykły zajmować się takimi spektakularnymi doniesieniami, na pewno pomniejszych zdarzeń, z pomniejszymi zdarzeniami mamy na dużo, dużo większą skalę do czynienia. Oczywiście pojawiają się również incydenty w Polsce. Jutro mamy rocznicę cyberataku na lotnicze pogotowie ratunkowe. Sytuacja sprzed roku, pada ofiarą LPR, bezprecedensowego ataku, również o charakterze ransomware. Hakerzy żądają 390 tysięcy dolarów okupu. Listopad, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, również atak na system komputerowy szpitala, prowadzi do czasowego wyłączenia systemów informatycznych.
To, co jest ważne i kluczowe, jeżeli chodzi o ten grunt polski, w obu przypadkach zarządzający tymi jednostkami podejmują bezpośrednie działania z organizacjami państwowymi, żeby przywrócić te szpitale do standardowego działania. Podejmują współpracę z Ministerstwem Zdrowia, z Centrum E-Zdrowia, z NASK, Państwowym Instytutem Badawczym, z CERT-em Polska, no i dodatkowo też z Komendą Główną Policji czy z Komendą Stołeczną Policji. Po to, aby przywrócić szpitale do standardowego funkcjonowania, dlatego że podczas czasowego odłączania systemów komputerowych, no po to, żeby przyjąć pacjenta, trzeba wrócić do tradycyjnych metod i do tradycyjnej dokumentacji, prowadzenia tradycyjnej dokumentacji medycznej. Dlaczego szpitale są atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców? Dlatego, że przede wszystkim gromadzą dane medyczne pacjentów, a po drugie używa się w nich technologii i rozwiązań cyfrowych. I to mowa jest tutaj zarówno o aparaturze medycznej, która pośrednio może prowadzić do, staje się celem ataków hakerskich po to, żeby w konsekwencji zaatakować systemy komputerowe, ale także systemy takie administracyjne, które gromadzą dane pacjentów. Dodatkowo wydaje mi się, że trzeba by było zwrócić uwagę i ważna jest sytuacja i takie niestabilne czasy, w których żyjemy, bo rok 2020-2021 to czas pandemii COVID-19. Rok 2022 wybuch wojny na Ukrainie. Na pewno gdyby ktoś chciał pomyśleć o destabilizacji państw, to ochrona zdrowia jest takim podatnym gruntem, aby przygotowywać cyberatak i w tym momencie te szpitale mogą być zagrożone, trzeba o tym pamiętać. To, co jest bardzo niebezpieczne, to fakt, że cyberataki stają się bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia, czasami dla życia pacjentów. Tutaj przykład kilku zdarzeń, które rzeczywiście mogły mieć takie, czy miały nawet takie konsekwencje. I znów tylko krótki okres, tylko 2022 rok. Szpital na Korsyce, cyberatak powoduje uniemożliwienie przeprowadzania operacji onkologicznych. Grudzień 2022, szpital na przedmieściach Paryża, blokada i całkowity paraliż systemu informatycznego powoduje, że pacjenci, noworodki i pacjenci z oddziału intensywnej terapii, a więc pacjenci znajdujący się w zagrożeniu życia, muszą zostać przewiezieni do innych jednostek. Szpital w Wersalu, znów po cyberataku konieczność przeniesienia pacjentów do innych jednostek ochrony zdrowia i konieczność całkowitej reorganizacji tego szpitala. Natomiast najbardziej takim znamiennym przykładem, ponieważ skończył się śmiercią pacjenta, to jest sytuacja z roku 2020 roku. Dotyczy szpitala uniwersyteckiego w Düsseldorfie, do którego po cyberataku trafia pacjentka, natomiast ze względu właśnie na paraliż systemów komputerowych nie zostaje przyjęta, zostaje odesłana do szpitala odległego o 30 kilometrów. Niestety po drodze pacjentka umiera. Te kwestie związane z zagrożeniem zdrowia pacjentów oczywiście są takie najbardziej wyraziste, natomiast najczęstszym skutkiem cyberataków są utrudnienia w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia. Hakerzy blokują systemy komputerowe, więc w tym momencie w szpitalach istnieje konieczność powrotu do tych tradycyjnych narzędzi. Tutaj przykładem jest szpital w Brooklynie,
gdzie ten powrót do przywrócenia pełnej funkcjonalności systemów komputerowych zajął ekspertom kilka tygodni. Natomiast tutaj musicie Państwo pamiętać, że o ile u nas ten powrót do tradycyjnych metod, do tradycyjnej dokumentacji medycznej może nie jest taki trudny, bo wszyscy jeszcze pamiętają doskonale te czasy, o tyle w przypadku Nowego Jorku to był powrót do metod z lat 90., a więc te osoby, które nagle zderzyły się z koniecznością prowadzenia dokumentacji medycznej w formie tradycyjnej, to właściwie musiały się tego zupełnie na nowo nauczyć. Zresztą to jest też przykład ten, który pojawił się w Polsce, czyli to czasowe ograniczenie czy wyłączenie, odłączenie systemów komputerowych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki spowodowało, że aby przyjmować pacjentów znów należało przerzucić się na prowadzenie dokumentacji medycznej w formie tradycyjnej. Celem dla hakerów atrakcyjnym jest też aparatura medyczna. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, ten sprzęt medyczny, który jest dostępny na rynku, on jest coraz bardziej nowoczesny, coraz bardziej te technologie są zaawansowane i może same jako takie nie gromadzą danych pacjentów, ale są takim pośrednim elementem, poprzez które można dostać się do systemów komputerowych szpitalnych, które już te dane gromadzą. Natomiast jeżeli chodzi o aparaturę medyczną, to w najgorszym przypadku hakerzy mogą przejąć nad nią kontrolę, a tym samym uniemożliwić proces leczenia pacjentów, dlatego że mówimy o aparaturze, która jak pompy infuzyjne, jak defibrylatory, która podaje leki, która monitoruje funkcje życiowe pacjenta, więc w tym momencie atak hakerski na tego typu sprzęt stanowi bezpośrednie zagrożenie. Znów dla zdrowia i życia pacjentów. Jeśli chodzi o aparaturę medyczną, to tutaj taka amerykańska niezależna organizacja zajmująca się technologią medyczną i bezpieczeństwem w raporcie z 2022 roku wśród najważniejszych zagrożeń właśnie związanych z aparaturą medyczną jak na pierwszym miejscu wyróżnia cyberataki. Tutaj jeszcze w 2000, na drugim miejscu w tym zestawieniu pojawia się na przykład braki w łańcuchu dostaw i to z pewnością miało duże znaczenie w przypadku pandemii COVID-19. Natomiast teraz cyberatak to jest to, co stawia Agencja do Spraw Technologii Medycznych na pierwszym miejscu. I teraz trochę liczb i trochę statystyk, dlatego że one też robią kolosalne wrażenie. Przyznam Państwu szczerze, że jakby tymi statystykami też byłam zaskoczona, przygotowując się do tej publikacji. Tutaj chciałam się odnieść do raportu przygotowanego przez ekspertów z CERT Polska. Raport dotyczy 2021 roku. Za 2022 rok raport jest jeszcze niedostępny, czekamy na publikację. Natomiast już te dane, które się pojawiają tutaj, są bardzo znamienne. Dotyczą one oczywiście nie tylko i wyłącznie ochrony zdrowia, tylko w ogóle incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem i cyberatakami we wszystkich sektorach w Polsce. Natomiast zgodnie z tym raportem CERT wskazuje, że w 2021 roku takich incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem pojawiło się ponad 29 tysięcy. Ta liczba na pewno robi bardzo duże wrażenie, natomiast jeszcze wrażenie większe robi to, że jest to przyrost w stosunku do roku 2020 na poziomie 182%. I proszę Państwa, mamy tendencję wzrostową, dlatego że raport z 2020 roku wskazuje, że tych incydentów było około 10 400, ale to też był wzrost w stosunku do 2019 na poziomie o 60%. Skala trochę mniej,
mniejsza, ale cały czas mamy wykres, który idzie w górę. No i na pewno trzeba na to zwracać uwagę, bo jeżeli dotyczy on wszystkich sektorów, to ochrona zdrowia nie jest sektorem wyizolowanym. Digitalizacja tutaj postępuje i ten problem narasta również w tym obszarze, którym się Państwo zajmujecie. Jakie CERT wyróżnia incydenty jako najbardziej popularne? Tutaj przede wszystkim dominuje phishing. To jest około 22 tysiące zdarzeń, 76% wszystkich incydentów. I to jest chyba w ogóle taka tendencja ogólna, dlatego że Amerykańska Agencja do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury również to podkreśla. Wskazuje na to, że około 90% skutecznych cyberataków zaczyna się właśnie od wiadomości phishingowej e-mail. Phishing polega na tym, że poprzez e-mail czy SMS nadawca podszywa się pod jakąś inną organizację bądź osobę w celu wyłudzenia danych. I te incydenty dominują. Natomiast ważne jest też to, że w stosunku znów do 2020 roku ich skala, ich liczba wzrosła o 196%. Na drugim miejscu wyróżnione zostaje szkodliwe oprogramowanie. Te ataki ransomware są też jakby częścią tego szkodliwego oprogramowania. One akurat wzrastają na poziomie 13%. Natomiast samo szkodliwe oprogramowanie to też rok do roku 2021 versus 2020 przyrost na poziomie 281%. Jak to wygląda w odniesieniu do poszczególnych sektorów? To jest jakby kontynuacja znów tego raportu CERT z 2021 roku. CERT wyróżnia 29 takich sektorów w Polsce. Pierwsze miejsce zajmują media, ponad 8300 cyberataków, takich incydentów związanych z bezpieczeństwem informatycznym. Na drugim miejscu handel ponad 5000, na trzecim poczta i usługi kurierskie ponad 4000, energetyka ponad 4000, ataki na osoby fizyczne ponad 2000. I proszę Państwa, nie wymieniam tutaj wszystkich, żeby też nie robić takiej wyliczanki, natomiast ochrona zdrowia mniej więcej zamyka pierwszą połowę tego 29-miejscowego niechlubnego rankingu. Plasuje się na 13 miejscu. Zgłoszonych zostało 150 tego typu incydentów. Myślę, że tutaj jakby znamienne jest to, o czym pan prezes powiedział. Na pewno nie wszystkie szpitale decydują się na to, żeby te incydenty zgłaszać, to po pierwsze. A po drugie, być może w kontekście tych poprzednich, tych danych z pierwszych miejsc, te 150 incydentów nie robią jakiegoś bardzo dużego wrażenia. Natomiast jeżeli sobie Państwo uświadomicie, że mamy w roku 365 dni, to oznaczałoby to, że średnio raz na 2,5 dnia gdzieś dochodzi do incydentu związanego właśnie z cyberatakiem. A jeszcze mając na uwadze to, że mamy tendencję wzrostową, a to jest raport za 2021, to należy spodziewać się, że za 2022 tych zdarzeń będzie jeszcze więcej. A co nas czeka w 2023, 2024, kiedy wiemy, że digitalizacja się cały czas rozwija? No tutaj na pewno trzeba sobie postawić ważne pytania, co z tym zrobić, w jakim kierunku podążać. I w tym kontekście, no z pewnością to nikt chyba nie podważy, nie zakwestionuje już tego, że wyłania nam się temat, który będzie kolejnym tematem bardzo istotnym dla ochrony zdrowia. Że być może jeszcze rok, dwa lata temu nie braliśmy go aż tak pod uwagę, a teraz nie da się go omijać, nie da się go unikać, trzeba o nim mówić, trzeba go mieć na uwadze, tym bardziej, że proszę Państwa, zarządzający podmiotami medycznymi zgodnie z obowiązującym prawem ponoszą pełne konsekwencje prawne i finansowe związane chociażby z wyciekiem danych medycznych. Tutaj ponosicie Państwo pełną odpowiedzialność, więc to minimalizowanie ryzyka, dbanie o to, aby
podejmować wszelkiego rodzaju działania, aby nie dopuszczać do zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, na pewno jest bardzo istotne. To, co jest ważne, ja sobie tutaj wypunktowałam kilka takich obszarów, natomiast na pewno będą eksperci, którzy się na tym znają dużo lepiej i pewnie są w stanie rozwinąć ten temat. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to na przykład edukowanie personelu. Osoby pracujące w szpitalach, każda osoba powinna być świadoma zagrożeń i wykazywać taką dbałość o to, że rzeczywiście do tego cyberataku może w szpitalu dojść. Dodatkowo uwierzytelnianie wieloskładnikowe, okresowe wymuszanie zmiany haseł, automatyzacja. Na pewno obszar bardzo ważny i obszar, który wydaje mi się, że należy uwzględniać już w rocznych planach inwestycyjnych, że od tego państwo nie uciekniecie. Mam kończyć, właściwie to już jest ostatni slajd. Także dziękuję państwu za uwagę. Ja zapraszam do publikacji z Towarzyszenia Wspólnej. Tak, tam znajduje się ten tekst poświęcony właśnie cyberbezpieczeństwu. Zapraszam do lektury ostatniego numeru OPM-u. No i ja życzę państwu powodzenia, bo temat niełatwy, a na pewno należy go zgłębiać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, ja jeszcze uzupełnię te zdarzenia, które miały miejsce. Jest taki australijski system podzielony na 3 firmy ubezpieczeniowe. Jedna z firm nazywa się Medibank, ma 7 milionów klientów. Przez wiele tygodni grupa hakerów ciągnęła dane z tego Medibanku. Wyciągnęła 7 milionów rekordów, zażądała 7 milionów, czyli jednego dolara od rekordu, ponieważ przepisy australijskie zakazują, jeżeli jest najmniejszy nawet udział Skarbu Państwa w firmie, negocjować i płacić okupu. W związku z tym nie mogą z tego zrobić. Może atakujący nie bardzo to o tym wiedzieli. W każdym razie usiłowali ten Medibank zmusić do przekazania pieniędzy. Jak to zrobili? Wybrali 250 znanych osób, które leczyły się z alkoholizmu w swoim historii. Te osoby zajmowały publiczne stanowiska w Australii, a następnie je opublikowano. Potem zrobiono następną paczkę, która zawierała 100 osób, które miewały problemy psychiczne, a również zajmowały eksponowane stanowiska w państwie australijskim i również je opublikowano. Więc to nam grozi. To nam grozi, w związku z tym grozi nie tylko demontaż systemu, zamieszania i też odpowiedzialność prawna, bo teraz te rodziny będą dochodziły. I tu przenosimy się w naturę prawną. Zapraszam panią mecenas Forta Karasińską z kancelarii Forta Karasiński FC Legal. Tak, dobrze. Tak, FK Legal. I ponieważ kancelaria z nami od lat współpracuje, pani mecenas jest naszym stałym partnerem w naszej działalności stowarzyszenia, poprosiliśmy, żeby państwu wyjaśniła, jakie skutki prawne niesie cyberatak dla jednostek ochrony zdrowia. Bardzo proszę, pani mecenas. Dziękuję ślicznie, bardzo państwa serdecznie witam. Katarzyna Fortak-Karasińska, jestem radcą prawnym, partnerem kancelarii FK Legal. Pani redaktor, bardzo dziękuję za dobre wprowadzenie, bo powiedziała pani o tym, że cyberbezpieczeństwo to będzie temat na przyszłość dla placówek. Powiedziała pani również o tym, że dużo tych konsekwencji może się wiązać w przypadku, kiedy nie zadbamy o ten temat. No i ja troszeczkę będę państwu dzisiaj o tym opowiadała, ponieważ rzeczywiście te konsekwencje i skutki niezaopiekowania w placówce opieki zdrowotnej tematu związanego z cyberbezpieczeństwem są dosyć duże. Proszę państwa, skąd to się w ogóle wzięło, że podmiot leczniczy musi się zajmować tym tematem? Podmiot leczniczy oczywiście udziela świadczeń zdrowotnych, a te świadczenia i udzielanie świadczeń jest zakwalifikowane wedle przepisów prawa, że jest to udzielanie usług kluczowych, a zatem podmiot leczniczy jest operatorem usług kluczowych. No to trochę takiej teorii wynikającej z przepisów, ale to nam właśnie determinuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że państwo w placówkach leczniczych zobowiązują zanim jesteście tematem się zająć. Ja tutaj bardzo króciutko chciałam przekazać takie grupy obowiązków, jakie
dla placówek leczniczych powstają, wynikają z przepisów. To są obowiązki do zaopiekowania i zorganizowania tychże tematów u Państwa w placówkach, tak żeby te konsekwencje były jak najmniejsze. W ogóle jak ja sobie myślę o skutkach niezaopiekowania tematu, jakim jest cyberbezpieczeństwo w placówkach, a nie jestem znawcą tutaj z zakresu informatyki i informatycy mi mówią, że tak czy tak te ataki hakerskie będą występowały, no to z punktu widzenia odpowiedzialności ja jako prawnik sobie myślę tak, że jeżeli to i tak nastąpi, i tak poniesiemy negatywne konsekwencje, to teraz jak ja mam się bronić, jak ja mam jako prawnik bronić swoich klientów, żeby wykazać, że oni jednak nie przyczynili się do tego, nie spowodowali, czy nie są winni, już jeżeli mówimy w kategoriach winy, za to, co się zdarzyło. A konsekwencje, za chwilę sobie powiemy, będą bardzo różne i głębokie. No i to sobie myślę, że w tym kontekście, jeżeli Państwo wykażecie, że dopełniliście wszelkich obowiązków, wszelkiej staranności w zaaplikowaniu różnego rodzaju właśnie tematów i obowiązków, które dla Państwa powstają, no to wtedy ja jestem w stanie Państwa wybronić. To trochę tak jak z zakażeniami w szpitalach. No są zakażenia wewnątrzszpitalne i one się po prostu pojawiają. Można czasami powiedzieć, że to w Stanach, gdzie wszelkie normy epidemiologiczne szpitale są w stanie wykazać, że spełniają, to mówi się, że to się po prostu zdarza, a ja sprawę o zakażenia niestety w imieniu placówek przegrywam, bo nie jestem w stanie wykazać w sądzie, że wszystkie kwestie związane z pełną epidemiologią zostały w szpitalu dopełnione. Więc to troszeczkę podobnie mamy tutaj, jeśli chodzi o właśnie cyberbezpieczeństwo. Grupa obowiązków z zakresu zarządzania ryzykiem. Grupa obowiązków z zakresu wdrożenia różnego rodzaju środków technicznych. To jest to, czym się musimy zaopiekować. Również okazuje się, że z przepisów wynika obowiązek dla Państwa zbierania różnego rodzaju informacji o różnego rodzaju zagrożeniach, podatności. Tym też należy się zająć. No i oczywiście już obsługa incydentów i współpraca z organami państwowymi w zakresie, jeżeli się wydarzy taka sytuacja. Każdy dyrektor, czy kierownik placówki, czy właściciel zadaje sobie pytanie, co ja powinienem w związku z tym zrobić, tak? Bo to no, musimy przełożyć na konkretne obowiązki. Więc pierwsza rzecz to jest wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem. Nie jest tutaj ani moment na to, żeby o tym dokładnie opowiadać. Myślę, że też następni prelegenci o tym będą mówili szerzej, ale to są działania i faktyczne, ale też i przygotowanie różnego rodzaju procedur i dokumentów, które u Państwa w placówce powinny obowiązywać. Również wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktu w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. To, co już powiedziałam, trzeci punkt, opracowanie regulacji. Proszę Państwa, to opracowanie regulacji to nie jest tylko sytuacja, że Państwo napiszecie procedurę, co się ma zdarzyć, jak kto ma postępować, jaki ma zakres obowiązków, jeżeli atak hakerski nastąpi w szpitalu. Chociaż ja przyznam, że po tych ostatnich atakach hakerskich w Polsce zrobiłam wywiad, jak to z tymi procedurami wygląda, bo trochę się sama zmartwiłam, że może nie zaopiekowaliśmy wszystkich naszych klientów na czas i czy oni na pewno mają procedury. No i się okazało, że nie mają. Ale to nie o te procedury chodzi. To chodzi na przykład o regulaminy pracy, które Państwo macie w placówkach. Czy w regulaminach pracy i w zakresach obowiązków Państwa pracowników wpisujecie im określone obowiązki? Bo mówi się tak, szkolenia, zaczynając od prostych rzeczy, o których nas informują informatycy, że osoby pracujące w szpitalach mają hasła pod klawiaturą i że ujawnia się tak proste, oczywiste rzeczy, że my mówimy o wysokich stopniach zabezpieczenia, o systemach, o dostawcach usług informatycznych, że odpowiednie klauzule muszą być w umowie. A tu się okazuje, że pani w rejestracji ujawniła hasła i przez to nastąpił atak hakerski. Tylko, że proszę Państwa, ta pani na koniec dnia i po całym ataku hakerskim to powie tak, a kto mi powiedział, że ja mam tego pilnować? No i teraz, jak to dojdzie do prawnika, to ja co zrobię? Ja otworzę zakres obowiązków tejże pani, no i powiem, słuchajcie, ale wy nigdy jej nie mówiliście nic na ten temat. Na co mi dyrektor powie, ale co pani opowiada, pani mecenas, przecież my zorganizowaliśmy 6 szkoleń na ten temat. No i wiecie Państwo, no to jest już ocenna sytuacja, dlatego mówiąc o regulacjach, mówię o nawet regulacjach na tym prostym poziomie, zakres obowiązków dla osób,
pracujących, regulaminy pracy, oczywiście dokumentów w placówkach leczniczych jest bardzo dużo, bo są regulaminy organizacyjne, regulaminy dotyczące współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, przesyłanie różnych danych i na każdym tym etapie organizacyjnym i prawnym należałoby się zastanowić, czy nie należy naszych pracowników pouczyć nie tylko poprzez szkolenia, ale też poprzez wprowadzenie regulacji prawnych. Oczywiście wewnętrzna struktura odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo to również obowiązek po stronie dyrektora. Kolejny obowiązek, audyty. Audyty raz na dwa lata, wykonywane przez audytorów, z certyfikatami lub z odpowiednim doświadczeniem. No i teraz proszę Państwa, jeżeli nie dopilnuje placówka takiego audytu, zdarzy się atak hakerski i przyjdzie do rozpoznawania, jaka tu jest odpowiedzialność i czy faktycznie wszystkie obowiązki po stronie placówki leczniczej zostały spełnione. Otóż nie będą spełnione, jeżeli takiego audytu nie będziemy mieć. Jaki jest cel tego ćwiczenia, byśmy powiedzieli? No, ja tu ładnie napisałam osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, ale troszeczkę schodząc na ziemię i tak sięgając do mojej pracy na co dzień, no to cel, proszę Państwa, jest taki, żeby też Państwa uchronić przed odpowiedzialnością i przed tym, żebyśmy mogli się właśnie wytłumaczyć, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. No ale żeby móc sobie na to pytanie odpowiedzieć, to się musimy zastanowić, co nam grozi. No i teraz tak, kary finansowe dla kierownika do 200% miesięcznego wynagrodzenia, dla jednostki od 20 tysięcy do 1 000 000 złotych za poszczególne naruszenia. Tu nie ma kary za RODO, bo ta jest jeszcze wyższa i to będzie ostatni slajd. A wiemy, że naruszenie danych osobowych no to jest naturalna konsekwencja związana z cyberatakami. Ale nie chcę Państwa straszyć, bo to nie, ja nie jestem jako prawnik zwolennikiem straszenia przez kary finansowe. Popatrzmy na inne rodzaje konsekwencji, jakie mogą w związku z atakami się zdarzyć. To, co Państwo widzicie po lewej stronie slajdu, jako wypunktowania takie poprzez kropki, to ja sobie wczoraj, przygotowując tą prezentację, pomyślałam tak, co się może zdarzyć, jeżeli będzie atak ransomware'owy? No otóż tak, no nie ma zabiegu, jest odwołany. Albo jest opóźniony w wykonaniu. Określona aparatura przestała działać, albo też się zdarzyło tak, że nie można było przesłać wyników badań, a zatem praca takiej aparatury nie mogła być możliwa, operacja nie mogła się odbyć, bo na przykład lekarz nie widział ostatnich wyników badań. Błędna diagnostyka, pomieszanie danych osobowych, bo system stanął i przestał działać, czy czasowo to się nawet stało. Nie dostarczono wyrobów medycznych, na skutek czego również określone zabiegi się nie odbyły. No i proszę Państwa, no to wszystko prowadzi do roszczeń z tytułu błędu medycznego. To, o czym Pani powiedziała, redaktor, w poprzedniej prezentacji, że zmarł pacjent, no to co są konkretne roszczenia pacjentów, nie pacjentów już, jeśli pacjent zmarł, tylko rodzin, z tytułu śmierci pacjenta, ale w związku z błędem medycznym. Jeżeli na skutek ataku ransomware'owego pacjent musiał być przewożony i powiedzmy jego stan zdrowia medycznie nie wskazywał na możliwość przewożenia, ale z powodów, nazwijmy to trochę tu trywializując, informatycznych był on transportowany, no to to jest jak najbardziej roszczenie z tytułu błędu medycznego. No i coraz częstsze, tu Państwu też opowiem dodatkowo, roszczenia występujące w sądach polskich, to są roszczenia z tytułu naruszenia praw pacjenta. Bardzo często zdarza się tak, że medycznie na skutek opinii biegłego okazuje się, że pacjent został wyleczony prawidłowo, proces leczniczy przebiegał bez żadnych zastrzeżeń. Ale okazuje się, że takie elementy jak nie tak podpisana zgoda na zabieg, nie takie potraktowanie pacjenta, nie poinformowanie pacjenta, czy tak jak tu na skutek ataku i złamania reguł cyberbezpieczeństwa nieprawidłowa praca rejestracji, ujawnienie danych, to jest roszczenie pacjenta z tytułu właśnie naruszenia jego praw. Żeby sobie to uświadomić, to ja może Państwu podam przykład, ale tutaj taki no nie związany z cyberatakami, tylko taki, który mieliśmy w naszej praktyce, a mianowicie dziecko miało złamaną rękę na skutek zabiegu operacyjnego, który się odbył. Po kilku latach mama wraca z roszczeniem do szpitala, mówiąc, że nieprawidłowo przeprowadzono operację, bo ręka nadal boli. No i okazuje się, że w sądzie
sąd i biegli przesądzają, że wszystko odbyło się prawidłowo, wykonano prawidłowo zabieg operacyjny, ale biegły mówi, ale można było leczyć tą rękę inną metodą. No i proszę państwa, mnie się wydawało, że my już mamy wygraną sprawę, a wstaje pełnomocnik drugiej strony i mówi, no to Wysoki Sądzie, za to, że matka pacjentki, bo to o dziecko chodziło, nie została poinformowana o alternatywnej metodzie leczenia, poproszę 15 tysięcy złotych. I sąd te 15 tysięcy złotych zasądził. I to są sprawy z tytułu naruszenia praw pacjenta. Ja państwu pokazuję, bo nam się wydawało, że my mamy tą sprawę na 100% wygraną. A niepoinformowanie o alternatywnej metodzie leczenia w danym zabiegu było naruszeniem praw pacjenta. To teraz ja pokazuję ten przykład stricte medyczny, ale żeby pokazać, że na skutek naruszeń z zakresu funkcjonowania systemów informatycznych, tego typu nie takiego potraktowania pacjenta w szpitalu, jak on by sobie życzył i wynikałoby z przepisów, może być bardzo wiele. No i tutaj właśnie w tym zakresie takie roszczenia mogą być formułowane. Proszę państwa, skarga indywidualna pacjenta to jest bardzo częsta rzecz. Możemy się spodziewać w sytuacji, kiedy właśnie też dojdzie do ataku. No i również zbiorowe naruszenie praw pacjenta. Decyzji Rzecznika Praw Pacjentów dotyczących zbiorowego naruszenia praw pacjentów jest coraz więcej. No i tu uważam, że sytuacja ataku na szpital to jest sytuacja, która się pięknie kwalifikuje na właśnie taką ewentualną konsekwencję. Ci z państwa, którzy mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, co się dzieje, jeżeli atak dotknie szpital? No oczywiście, no nie ma świadczeń, a zatem co my mamy? My mamy przerwę w udzielaniu świadczeń. No Narodowy Fundusz Zdrowia tego nie lubi. Narodowy Fundusz Zdrowia państwa zobowiązuje do ciągłej pracy i udzielania świadczeń na rzecz pacjentów. Nie ma takiej sytuacji, że nagle państwo sobie zaplanujecie przerwę. Było wielu takich świadczeniodawców, którzy po wyczerpaniu limitu chcieli zamknąć szpital i gdzieś pojechać, ale nie. Należy być cały czas w dyspozycji dla Narodowego Funduszu Zdrowia i dla pacjentów, których on kontraktuje. I taka przerwa w udzielaniu świadczeń czy nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej to jest kara umowna, a nawet rozwiązanie umowy. Zadałam sobie wczoraj takie pytanie, panie prezesie, czy jeżeli się zdarzyłoby tak, że mamy atak, przechodzimy na dokumentację papierową i my tak naruszamy przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej, bo już my, co oczywiste, musimy ją prowadzić w formie elektronicznej i naruszamy przepisy dotyczące, może nie przepisy, ale umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, to czy samo wytłumaczenie pod tytułem, ale nas zaatakowano do Narodowego Funduszu Zdrowia, czy do Rzecznika Praw Pacjentów jest jakimkolwiek argumentem. No i wiecie państwo, tak jak my mówimy, że to przyszłość, wszyscy się zastanawiamy, to trochę dzisiaj jeszcze tak patrzymy na ten temat jako właśnie taki konieczny do zaopiekowania, ale ja myślę, że w przyszłości to takie Narodowy Fundusz Zdrowia powie, słuchajcie, no my mamy umowę, wy czegoś nie dopełniliście, mnie to nie interesuje. Umowa ma być realizowana, a na okoliczności naruszeń tejże umowy mamy kary umowne czy też rozwiązanie. RODO. Jeżeli na skutek ataku dojdzie do wypływu danych, ujawnienia tychże danych, tutaj pan prezes opowiadał o tym, że dane osób określonych prominentów publicznych zostały celowo wyciągnięte, no to oprócz oczywiście roszczeń odszkodowawczych poszczególnych pacjentów, bo to jest właściwie rzecz, o której może powinnam powiedzieć na początku, ale w ogóle kary za naruszenie przepisów dotyczących RODO, to widzicie państwo, jakie to są wysokości 20 milionów euro jako maksymalna kara, no to jest przerażające są te kary. Jeżeli zaczną być stosowane, to rzeczywiście mamy się czym martwić. Także ja jak najbardziej się podpisuję pod tym, co pani redaktor powiedziała w swojej prezentacji, że to powinien być tak naprawdę priorytet dla ochrony zdrowia na przyszłość. Chociaż my tych priorytetów w ochronie zdrowia mamy coraz więcej, także musimy chyba jakąś listę tychże koniecznych zapewne rozpisać. Proszę państwa, no to tyle tak w telegraficznym skrócie, jeśli chodzi o skutki i ewentualne konsekwencje, które nas czekają. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za uwagę. Gdy była potrzeba, to oczywiście jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwa, władze to rozumieją, wydaje się, że
jest to wspólny nasz problem, prywatno-publiczno-administracyjny, czego dowodem są nasze rozmowy z panem ministrem Cieszyńskim, gdzie mamy pełne zrozumienie sytuacji i ofertę współpracy. Również takim dowodem jest obecność z nami pana Marcina Wysockiego, zastępcy dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I zapraszam pana. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Czy mogę prosić o przełączenie prezentacji? Marcin Wysocki, zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, proszę Państwa, dlatego, że od jakiegoś czasu nie ma już... To jest taki test na dystrakcję. Fantastycznie, to już chyba jest ten moment. Przepraszam, panie Andrzej, jestem przekonany, że to jest jeden z tych urządzeń, tak dzwoni, nie? Nie? A jednak. Czasami tak jest, że tutaj przedstawiciele administracji mają po prostu rację. Trzeba się z tym pogodzić. Tak jest. Marcin Wysocki, zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, bo swojego urzędu nie mamy. Ministrem cyfryzacji jest obecnie pan premier, który pełni tę funkcję. W naszym urzędzie jest wyznaczony również pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, który koordynuje ten wymiar cywilny cyberbezpieczeństwa w Polsce. Jest nim wspomniany już minister Janusz Cieszyński. I tyle. My jako Departament Cyberbezpieczeństwa obsługujemy właśnie merytorycznie i ministra cyfryzacji, i pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Wykonujemy te kompetencje, które są opisane w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jak wskazała pani redaktor na wstępie, cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia, łakomy kąsek, tak bym powiedział, łakomy kąsek dla tych wszystkich, którzy chcą zaatakować te zasoby i zarobić na tym, ponieważ sektor medyczny jest w posiadaniu bardzo wrażliwych informacji, oczywiście historii chorób, wyniki badań, wielu, wielu innych. I to, o czym już była tak naprawdę mowa, czyli jest zagrożenie zagrożenie dla prywatności pacjentów, bezpieczeństwa ich danych osobowych, a tak naprawdę, jak zostało to wyjaśnione i spuentowane podczas poprzedniej prezentacji, no tak naprawdę mamy już tą ochronę zdrowia scyfryzowaną. Wiele też przepisów nakłada obowiązki w zakresie prowadzenia tej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. I tutaj uzupełniając tę wypowiedź pani redaktor, było wskazane, że przecież my o wielu atakach tak naprawdę nie wiemy, bo dotyczą mniejszych placówek między innymi. To oczywiście o Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi państwo słyszeliście. Natomiast czy ktoś wiedział o placówce medycznej w Otwocku? Czy wiemy, że kolejny szpital w Łodzi zmaga się z tym problemem? Nie jest łatwo być trzecim prelegentem, bo wiele informacji będzie zdublowanych, ale może rzucę nowe światło albo uzupełnię wypowiedzi swoich przedmówców. To już jest 135 incydentów w grudniu tylko bieżącego roku, 62 incydenty w podmiotach publicznych, 3 incydenty poważne. Incydenty poważne to są takie incydenty, które narażają ciągłość albo istotnie ograniczają świadczenie usługi kluczowej. Ja rozumiem, że jak pani mecenas przed chwilą mówiła o tych wszystkich obowiązkach, to dotyczyło to oczywiście operatora usługi kluczowej w ochronie zdrowia, podmiotów leczniczych. Ja zakładam, że przynajmniej część z Państwa taką decyzję od ministra zdrowia otrzymała, wyznaczającą na operatora usługi kluczowej. Jeżeli tak, to jest szczególnie warto jeszcze dokładnie wrócić do tej prezentacji, która była przed chwilą, bo wiele z tych obowiązków jest nałożonych właśnie na te podmioty. Cyberataki paraliżują szpitale, niebezpieczny e-wirus. Co do tych zagrożeń nie mamy wątpliwości, jak co do tego, że to musi być jeden z kolejnych priorytetów.
To, o czym nie było tak naprawdę, to od razu przyjęliśmy za pewnik, że wiemy, co to jest ransomware. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ataki typu ransomware i dlaczego są takie popularne, jeżeli chodzi o sektor ochrony zdrowia, no bo one pozwalają tak naprawdę zarobić dwukrotnie. Po tak naprawdę rekonesansie i infiltracji tej infrastruktury i dostanie się tak naprawdę do systemów i przeglądania tych zasobów, których Państwo jesteście gestorem, jest możliwość z jednej strony no, wykradzenia tych danych, opublikowania ich w dark webie i tak naprawdę spieniężenia ich i wykorzystania ich na przykład do przeprowadzenia innych ataków phishingowych albo zwrócenia się do nieetycznych dziennikarzy, jak to miało miejsce za granicą w przypadku, o czym mówił pan prezes Australii między innymi. I teraz tak naprawdę ciekawa sytuacja, bo być może to już jest tak, że ktoś już państwa zasoby podgląda w tej chwili, tylko państwo jeszcze nie wiecie. Bo tak naprawdę już zaszyfrowanie tych danych to jest ostatni etap, to jest jeszcze szansa na to, żeby zarobić na deszyfratorze i korzystać z tego, że w ochronie zdrowia chodzi o zdrowie i życie ludzi. Więc ja tutaj państwu nikomu nie życzę, żeby stanął przed takim wyzwaniem, czy płacić okup, czy nie. Nie ma na to tak naprawdę dobrej odpowiedzi, bo wszystko zależy od okoliczności. Co do zasady pewnie nie warto jest płacić. Natomiast są różne stany faktyczne i to zawsze te racje trzeba wyważyć. I to, o czym jeszcze nie było mowy, ataki też DDoS, rozproszona odmowa usługi dostępu do zasobów. To są te sytuacje, kiedy ataki wolumetryczne przekazywane jest wiele zapytań do państwa systemów, sieci, przez to one po prostu się udławią i jest też również przerwanie ciągłości świadczenia tej usługi, a tu znowu mamy tą odpowiedzialność, o której mówiła przed chwilą pani mecenas. Ataków jest więcej, ale myślę, że też szczególnie powinny zostać państwa wyobrażeniu. Również pani mecenas przed chwilą mówiła o tym, że rozpytała, jak to wygląda z dojrzałością wśród tutaj członków stowarzyszenia. CES przeprowadził już ankietę, jeżeli chodzi o podmioty publiczne. Ankieta prawie 190 pytań. Chciał tak naprawdę sprawdzić dojrzałość tych podmiotów publicznych działających w sektorze zdrowia lub operatorów usług kluczowych. Stopień dojrzałości został tak określony dla poszczególnych podmiotów, jak widzicie państwo, ta próba jest ogromna. Niski ocenia bardzo niewiele podmiotów, średni zdecydowanie wiele, ale pamiętajcie państwo psychologii, że zawsze nam się wydaje, że my jesteśmy wiemy więcej niż przeciętny Kowalski i że mamy lepszą wiedzę i jesteśmy lepiej dostosowani. Część jako wysoki i bardzo wysoki. Ja bym powiedział tak, co do ogólnej oceny może tak wynikało, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. I nie jest jednak tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać na podstawie tych danych przedstawionych, czyli w ramach samooceny. Jak to wygląda w zaatakowanym podmiocie, kiedy mamy już ten incydent, tak? Podmiot zwrócił się z jednej strony do policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, świetni policjanci, niedawno utworzone, zawsze można się zwrócić o pomoc, a w przypadku wystąpienia incydentów często trzeba. Zgłoszenie do CERT-u Polska, czyli do CSIRT-u NASK w rozumieniu ustawy, zgłosić taki incydent, oni zawsze pomogą. Macie państwo teraz szansę również szukać wsparcia w zespole sektorowym przeznaczonym dla ochrony zdrowia. Ja tutaj z państwem się podzielę, korzystając z tej okazji, że tak naprawdę niebawem formalnie minister zdrowia powinien powołać taki zespół. Ci z państwa, którzy współpracują, to się domyślają, że ten zespół będzie w Centrum Zdrowia, w instytucji, która zawiaduje, opiekuje się systemami teleinformatycznymi istotnymi z perspektywy sektora. Więc też zawsze warto zwrócić się o pomoc. Jeżeli będą możliwości, to podmioty prywatne również taką pomoc uzyskają, wskazówki, kontakty. Nie tylko dobre słowa, ale myślę, że też takie faktyczne rozwiązania, które państwu pomogą.
Podatności, to co widać tutaj po prawej stronie, to jest skan podatności w jednym z tych podmiotów, który padł i w którym te dane zostały zaszyfrowane. To nie było trudne. Znaczy przy takiej liczbie krytycznych podatności, czyli tych eksploitowanych, tych, które zdalnie można wykonać kod, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy, 191, 200 ocenionych jako wysokie podatności, mnóstwo po prostu nie ma danych, totalne zaniedbanie tak naprawdę podstawowego zarządzania cyberbezpieczeństwem, czyli tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, łataniu tych podatności, które występują. No i co się okazuje? Często w takim podmiocie jest brak osoby odpowiedzialnej za politykę cyberbezpieczeństwa, brak skutecznej kopii zapasowej. Podmioty wypełniające ankietę z jednej strony deklarowały, że mają kopie zapasowe, tylko że nie wiedzą, co to znaczy odmiejscowienie kopii zapasowej, co często skutkuje tym, że jest ona tak samo dostępna i często zaszyfrowana. Nie rozumieją, na czym polega segmentacja sieci, chociaż również ankieta przewidywała możliwość zaznaczenia. Nie wiem, nie rozumiem. Brak zapewnienia tak naprawdę kopii również na taśmach i tak dalej, i tak dalej. Niewystarczające wsparcie IT, duże uzależnienie oczywiście od zasobów cyfrowych, nieaktualne oprogramowanie wewnątrz urządzeń sieciowych i sprzęcie specjalistycznym, to mamy odpowiedź, ile może wygenerować podatności. Brak procedur i polityk w zakresie bezpieczeństwa. Czyli praca de facto pozytywistyczna od podstaw w wielu, wielu, wielu podmiotach sektora ochrony zdrowia. Tutaj w odniesieniu do danych procentowych. Proszę Państwa, pani mecenas była zdziwiona, że część członków stowarzyszonych nie ma dokumentacji. 57%. Podstawowa procedura, proszę Państwa. Już nawet nie zachęcam do tego, żeby robić na sztukę, natomiast procedura nieopisana, no to jest procedura trudno wykonalna i którą trudno będzie przeprowadzić, kiedy będzie taka potrzeba, w szczególności w przypadku fluktuacji kadr. 81% nie ma planu zarządzania podatnościami. Trudno zajmować się cyberbezpieczeństwem tymi podatnościami nie zarządzając. W 1/3 przeprowadzono skan podatności co najmniej jeden raz. To powinien być standard. Każdy tak naprawdę taki skan podatności powinien wykonać. 80% nie weryfikuje umów z partnerami w zakresie bezpieczeństwa, czyli tak naprawdę nie wiedzą, co wynika z tych obowiązków kontraktowych i jakie mogą być skutki. O tych zagrożeniach również wspomniała pani mecenas przed chwilą. 44% zatrudnia osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, funkcja łączona jest z informatykiem, czyli dajemy mu wszystko, tylko że w pierwszeństwo będzie miał w podłączaniu drukarek czy obsłudze helpdesku, a na koniec, jak jeszcze znajdzie czas czy po godzinach, no to niech on zwróci uwagę na te podatności, które są. No i oczywiście zbytni optymizm w szpitalu przy wypełnianiu ankiet, co staram się Państwu wykazać. W poprzedniej prezentacji były te wartości maksymalne dotyczące nakładania kar. Oczywiście, proszę Państwa, to nie jest tak, że płodo śpi i tych kar nie nakłada. Oczywiście są przesłanki do tego, żeby w szczególnych sytuacjach odstąpić od wymierzenia kary. Natomiast kary z RODO są wydawane i są coraz odważniejsze i coraz bardziej dotkliwe. O odpowiedzialności cywilnej było już bardzo dużo na poprzedniej prezentacji. I tego Państwo powinniście mieć również świadomość. I tak naprawdę na końcu od czego zacząć? Wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu. To już jest dobry first step. Kopia zapasowa, wrócić do instytucji i zapytać się nie tylko, czy jest, ale czy możemy spróbować się z niej odtworzyć, czy ona działa. Szkolenie kadry zarządzającej, żeby jednak ta myśl dotycząca cyberbezpieczeństwa się przebijała. To jest bardzo istotna i istotny przejaw tak naprawdę działalności biznesowej każdej. Zabezpieczenie poczty. Szanowni Państwo, no wprowadzenie mechanizmów związanych z uwierzytelnianiem poczty to dla zdolnego albo i przeciętnie zdolnego sieciowca to jest chwila, moment. To jest 2 dni pracy, żeby tego spamu czy niechcianej korespondencji phishingowej, spear phishingowej przychodziło do instytucji znacznie mniej. Jak skonfigurować jest zespół CERT-u, można się z nimi skontaktować, pomogą. Również informacji w otwartym internecie na ten temat nie brakuje i też ewentualne inwestycje w rozwiązania, które mają na celu ochronę stacji roboczych. Ja tak
To, na czym chciałem skończyć, to jest tak naprawdę pokazać Państwu, że problem z utratą danych będzie wielowymiarowy, bo te dane, które Państwo utracicie, czy dane medyczne, mogą być naprawdę wykorzystane na wiele, wiele sposobów i być dla Państwa bardzo kosztowne. Przywrócenie działania tych placówek medycznych, o których była mowa w prezentacjach, zazwyczaj zajmowało kilka tygodni. Czasami jak jest kopia zapasowa, jeśli jeszcze go otworzyć, no to jest szybciej. Jeżeli tej kopii zapasowej nie ma, no to jest zdecydowanie trudniej. Natomiast też zadajcie sobie pytania o plan ciągłości działania i tak naprawdę odpowiedzialność biznesową i utratę zaufania państwa klientów. Państwo działacie na rynku konkurencyjnym, na pewno w dużych miastach, aglomeracjach, więc stracenie tego zaufania może być później trudne do przywrócenia. I tyle z mojej strony. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Czyli wszystkie prezentacje w zasadzie mówią, że jesteśmy na początku drogi. Na początku bardzo długiej drogi, bardzo trudnej, bardzo kosztownej i często dla wielu z nas niezrozumiałej, bo kiedy ze mną rozmawia informatyk, to ja z tego rozumiem 1/5. Proszę Państwa, zaprosiliśmy się również do współpracy Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej, którzy to panowie zajmują się również cyberbezpieczeństwem. Pan Karol Gazda w imieniu Akademii Marynarki Wojennej Państwu też od tej strony przybliży temat. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, po co szpitalom to całe cyberbezpieczeństwo? Jako Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa zajmujemy się w naszym zespole, tak najogólniej mówiąc, zarządzaniem cyberbezpieczeństwem. Tak? Czyli w mojej tutaj prezentacji dla Państwa na początku będzie kilka również takich treści, które spinają klamrą, podsumowują to, co do tej pory moi przedmówcy mówili. Ja postaram się jeszcze dorzucić troszeczkę pewnych treści od siebie, a potem jeszcze zaproponuję Państwu pewne rekomendacje, co robić. Branże dotknięte atakami ransomware, to jest trzeci kwartał 2022 roku. Oczywiście, no może nie oczywiście, ale ten czwarty kwartał niewiele się różnił. To jest statystyka, która bierze pod uwagę branżę globalnie. I tutaj myślę, że to, co dość wyraźnie można zaobserwować, to opieka zdrowotna, usługi specjalistyczne i sektor publiczny. To są trzy takie dominujące branże, które są na celowniku grup ransomware'owych. Na poprzednich prezentacjach wspominaliśmy o szeregu różnych technik takich ofensywnych, tak, polegających na atakowaniu, czyli tak szeroko rozumiany malware. Jeżeli zaś skupimy się tylko i wyłącznie na ransomware'ze, który no, najdotkliwiej wpływa na funkcjonowanie każdej organizacji, no to tutaj ransomware skupia się już wyraźnie na konkretnych sektorach. Dlaczego akurat na tych? Ponieważ to właśnie na tych sektorach jest największa presja, aby bardzo szybko wrócić do dalszego funkcjonowania. Jeżeli spojrzymy na jakby przeciwległą tutaj tą uwagę, na przykład branża samochodowa, tak? No jeżeli zostanie zaatakowana fabryka samochodów, no to owszem, uruchomione zostanie odpowiednie postępowanie, tak zwany incident response, będzie przestój, tydzień, dwa, trzy, będą prowadzone dochodzenia, no ale to właśnie od tych trzech tutaj branży sektora publicznego i opieki zdrowia, ochrony zdrowia oczekuje się najwięcej, tak żeby jak najszybciej wrócić z powrotem na nogi. I też chciałbym, żebyście Państwo mieli taką świadomość, że jesteśmy, no, w zasadzie 2023 rok się rozpoczął. My cały czas mówimy o wciąż dominujących takich kampaniach ransomware'owych, phishingowych, a ransomware miał swój początek w roku 2015, tak? Może gdzieś tam jeszcze w 2014 pierwsze doniesienia o tego typu wektorze ataku się pojawiły i jeszcze te, tak, 8 lat temu były to ataki podobne,
podobnie kierowane jak phishing, czyli masowo. Tam, gdzie ransomware trafił, tam szyfrował. Tam nawet było trudno uzyskać klucze deszyfrujące, bo tak duża skala była tego procederu. Obecnie ataki ransomware'owe są kierowane, są bezpośrednio kierowane na konkretne podmioty, na konkretne firmy. Są to ataki, które są uszyte na miarę i to też warto mieć na uwadze. Przykłady. Oczywiście przykładów dzisiaj było wiele, tutaj kilka z tych, które są na pierwszych stronach gazet i również chciałbym tu podkreślić, że to, co my tutaj widzimy, to są te ataki w zasadzie zewnętrzne, tak, gdzie ktoś z zewnątrz dostał się do środka, przełamał te zabezpieczenia, wykorzystał luki i wykorzystał podatności i to trafiło właśnie na pierwsze strony gazet. A pomyślmy, ile, może nie tego typu incydentów, ale ile incydentów takich teleinformatycznych występuje w każdej organizacji, na przykład poprzez korzystanie z pendrive'ów, tak, które mogą być nośnikiem takiego właśnie zakażenia, przenosić te potocznie zwane wirusy. Więc takie incydenty wewnętrzne również występują i one mogą być wyłapywane jeszcze na takim poziomie organizacji. To nie musi dochodzić do przełamania zabezpieczeń i otwarcia tej furtki na to, żeby ktoś wszedł do nas z zewnątrz i poszyfrował, ukradł, tak, wytransferował te dane, ale musimy też mieć na uwadze to, że w naszych organizacjach również ten nieświadomy personel może cały czas wewnętrznie łamać pewne dobre praktyki związane z bezpieczeństwem takiej infrastruktury teleinformatycznej. Dalsze scenariusze. Oczywiście tutaj w zależności, jaki atak zostanie przeprowadzony, to mamy tą niedostępność systemów, tak? Czyli właśnie wspomniane już dzisiaj przestoje usług zajmujących się ochroną zdrowia i konieczność transferowania pacjentów do innych placówek. Ujawnianie wrażliwych danych. Tutaj pan prezes również wspomniał o przykładzie z Australii, czyli takie targetowane spear phishingowe może nie, ale targetowanie konkretnych osób, tak, wyciąganie tych informacji o konkretnych osobach i jakby dalsze kierowanie ataku. Mamy również masowe wycieki danych, czyli robimy to na masową skalę, wrzucamy to do sieci, publikujemy dane wrażliwe o pacjentach. Wśród tych danych wrażliwych i przebiegu choroby znajdują się również dane osobowe. Podejrzewam, że PESEL-e, numery dowodów, adresy zamieszkania. To wszystko również może służyć dalszemu wykonywaniu ataków już na poszczególne osoby, na poszczególnych pacjentów, tak? Branie pożyczek na tego typu ujawnione dane. Więc to jest ten punkt zaczepienia, tak? Jeżeli te dane zostaną wytransferowane, one mogą nieść ze sobą daleko idące konsekwencje. Nieautoryzowana modyfikacja przetwarzanych danych. I tutaj możemy też na wielu różnych płaszczyznach to rozumieć. Może to być nieautoryzowana modyfikacja danych przetwarzanych w jakimś systemie informatycznym w danej placówce, ale może być to również modyfikacja danych bądź parametrów, tak, urządzeń medycznych. Tutaj warto mieć na uwadze to, że wszelkie urządzenia medyczne, o ile mają swój tak zwany firmware, czyli to, co pozwala odpowiednio wykonywać, tak, jakieś pomiary i mamy w takich urządzeniach sensory, zbierane są informacje z tych sensorów i potem przetwarzane są w odpowiednim silniku, no to mamy ten firmware, który również ma swoje podatności i tutaj warto mieć też na uwadze to, że producenci również mogą wypuszczać na rynek takie urządzenia, które te podatności posiadają i tutaj też odpowiedzialnością państwa jest to, aby egzekwować od dostawców tych urządzeń to, żeby ten maintenance, to utrzymanie i patchowanie ujawnionych luk podatności miało miejsce. Dodatkowo mamy jeszcze tą warstwę taką systemu operacyjnego, tak, gdzie te urządzenia również są zarządzane przez lekarzy, przez obsługę tych urządzeń i tam już mamy przeważnie takie systemy Windowsowe, które również mają swoje podatności, więc ta nieautoryzowana modyfikacja przetwarzanych danych może odbywać się na wielu różnych płaszczyznach. Tutaj my bardzo dużo mówimy właśnie o ransomware, czyli o tym takim narzędziu, które
największym stopniu paraliżuje wszelkie placówki. On jest szeroko omawiany, ale tutaj chciałbym, żebyście Państwo zerknęli na macierz mitry ataki i na macierz wektorów ataków. Tutaj dość intencjonalnie zrobiłem to w taki sposób, żeby objąć praktycznie całość tej macierzy. Mamy tutaj 14 takich kategorii ataków, tak? Każda kategoria ma po kilkanaście technik. Każda technika ma po kilkanaście subtechnik, tak? I to jest cała macierz ujawnionych wektorów ataków, tak? Poprzez rekonesans, poprzez taki wektor wejścia, initial access, który zazwyczaj jest związany z phishingiem, tak? Właśnie przychodzi ta wiadomość mailowa, klikamy, przekazujemy dane autoryzujące i przechodzimy do kolejnej fazy, tak? My jako ci atakujący. No i mamy tutaj wiele tych kategorii eskalacji ataku, przemieszczania się horyzontalnie pomiędzy systemami, a jeżeli trafimy na podatny system, podnoszenie naszych uprawnień do przejścia do wyższych poziomów zarządzania systemem teleinformatycznym. Także tutaj warto mieć z tyłu głowy, jak duża jest skala technik, subtechnik do wykonania ataku. To jest też poniekąd z jednej strony bardzo dobre źródło informacji, żeby bronić się, tak, żeby utwardzać naszą infrastrukturę, ale z drugiej strony to jest też pewien taki playbook dla osób, które chcą ofensywnie wykorzystać tę wiedzę. Dodatkowo mogą wspierać się różnymi narzędźmi takimi stricte technicznymi typu Metasploit, gdzie łączymy sobie kolejno skrypty i wywołujemy już gotowe ataki. Nie musimy mieć dużej wiedzy technicznej, tylko chcemy wiedzieć mniej więcej, co zrobimy i sobie z klocków z Lego zbudujemy atak i go wykonamy. Dlatego też taką dużą zmorą wszelkiej maści instytucji są tak zwani script kiddies, czyli osoby, które dopiero zaczynają swoją, w cudzysłowie, przygodę z hakowaniem i próbują, tak? To nie jest jeszcze ten poziom, gdzie wykonujemy tak zwane testy penetracyjne, które są obarczone odpowiednimi rygorami. Robimy to bardzo często w porozumieniu z firmami, tylko są to typowe działania, które paraliżują funkcjonowanie firmy. Konsekwencje. O konsekwencjach też już było opowiedziane, więc tylko tak podsumuję. Te konsekwencje finansowe, oczywiście one mogą dotyczyć już stricte kradzieży, tak? Czyli jeżeli ktoś się włamie do naszego systemu, te pieniądze mogą zniknąć i zostać wytransferowane na niewłaściwy numer konta bankowego. Tego typu ataki również się zdarzają. To są ataki również dość trywialne, socjotechniczne, korzystające z podszywania się pod pewne osoby i tutaj ta kradzież bezpośrednio pieniędzy może mieć miejsce. Koszty naprawy, koszty odtworzenia infrastruktury to też jest również kosztowne. Konsekwencje wizerunkowe. Niektóre incydenty, no, staramy, bądź podmioty, organizacje starają się pilnować, tak, nie przepuszczać do mediów, żeby właśnie nie utracić tego wizerunku. Regulacyjne. Też było dzisiaj o tym mówione, tak? Te kary nakładane za na przykład wyciek danych. Bardzo, bardzo istotna kwestia. Ograniczenia funduszy, tak? Jeżeli doszło do jakiegoś poważnego incydentu, utraciliśmy tą wiarygodność jako organizacja, jako placówka. No i postępowania, które są potem prowadzone, to też jest konsekwencja. No ale to, co warto również podkreślić, zdrowie i życie pacjentów, czyli ataki, które dzisiaj już tutaj moi przedmówcy przedstawili. To, co chciałbym jeszcze ewentualnie dodać, ja póki co podsumowałem to, co było jakby mówione przede mną, to już troszeczkę się pojawiło, tak? Mamy takie priorytety bezpieczeństwa i warto, żebyście Państwo mieli na uwadze to, że już jakby warto skończyć z tym nazewnictwem
informatyk, tak? Jeżeli mówimy o kimś, że jest informatykiem, to tak w zasadzie jest od wszystkiego i od niczego. Teraz te specjalizacje są bardzo wyraźne i to jest też wierzchołek góry lodowej tematu, który chciałbym poruszyć, ale zauważcie Państwo, że po lewej stronie mamy taką piramidę priorytetów dotyczącą bezpieczeństwa w branży IT, czyli tej information security, information technology, gdzie ta informacja jest naszą najistotniejszą, naszym najistotniejszym asetem, tak? Czyli chcemy zadbać o poufność tych informacji, dlatego tworzymy politykę silnych haseł, tworzymy mechanizmy wieloetapowego uwierzytelniania się i chronimy dane. Dopiero na trzecim miejscu mamy dostępność tych danych. To jest takie typowe podejście IT. Tutaj nam zniknęło ten panel. W tym drugim podejściu OT, czyli Operational Technologies, zależy nam na utrzymaniu ciągłości, tak? Czyli mamy availability of operations and data. To OT bardzo często jest też poruszane w ramach takiej infrastruktury przemysłowej, tak? Gdzie procesy cały czas muszą być podtrzymywane i to te procesy są priorytetem, a jakby poufność, szyfrowanie tych danych już nie. No i tutaj też od Państwa zależy to, w jaki sposób odpowiednio wyważyć to, czy my jednak chcemy zadbać o te dane, które są na naszych serwerach i w bazach danych, czy jednak zależy nam na pełnej dostępności tych naszej infrastruktury, naszych komputerów, naszych systemów integracji. To też jest bardzo istotne. No i tutaj ciągnąc ten wątek dalej, information technology, czyli może tutaj na samym dole fix it first, tak? Czyli najpierw chcemy coś naprawić. I tutaj oczywiście nie można dyskredytować takich działów fix it first, czyli właśnie tych zespołów techników, którzy zapewniają funkcjonowanie naszych systemów operacyjnych, łatają te podatności, powodują, że pracuje nam się wygodnie, no ale musimy mieć jeszcze wiedzę, że powinniśmy w naszej organizacji mieć bezpieczników, tak? Czyli to są osoby, które nie zajmują się właśnie naszym sprzętem, tylko zabezpieczają ten sprzęt i to mamy security first, tak? Czyli najpierw to zabezpieczamy. Jeżeli mamy coś niezabezpieczone, to nie uruchamiamy tego stanowiska, tej stacji roboczej, tego urządzenia medycznego, tak? Więc warto rozdzielić te role. O tym też było dzisiaj mówione, że delegujemy odpowiednie zadania dla konkretnych osób i tworzymy odpowiednią strukturę, która ma swoje kompetencje. Jakie są rekomendacje? To są takie pewne treści, które powinny może tylko zaognić dyskusję, tak? Bo tych rekomendacji jest o wiele więcej, ale usługi wyspecjalizowanych podmiotów. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zadbać o pewien poziom bezpieczeństwa samodzielnie, delegujmy te zadania, tak? Możemy tutaj mówić o Security Operations Center, czyli o takich typowych SOC-ach, które będą przetwarzały nasze dane, będą przetwarzały ruch sieciowy, który się odbywa na naszych serwerach, będą analizowały anomalie i będą wykrywały ten niechciany ruch, tak, w naszej infrastrukturze. Więc tutaj warto rozważyć, czy jakby pod kątem biznesowym nie lepiej byłoby skorzystać właśnie z takiej usługi firmy trzeciej. Usługi w chmurze obliczeniowej. Tutaj oczywiście pojawia się kwestia przechowywania danych osobowych, tak? Przechowywania pewnych informacji w chmurze. Tutaj tak na marginesie, czym jest ta chmura obliczeniowa, czym jest w ogóle chmura danych. Tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, że to jest czyjś komputer, tak? Ten czyjś, czyli Google, Amazonu, Microsoftu, Oracle, tak? No oczywiście my przechowując tego typu dane u takich usługodawców odpowiednio definiujemy umowy, NDA, co możemy, czego nie możemy, co się dzieje z tymi danymi, kiedy jednak będziemy chcieli je usunąć albo zrezygnujemy z takiego usługodawcy, więc to też jest narzędzie, ta chmura obliczeniowa. Jeżeli amerykańskie wojsko jest w stanie przechowywać swoje dane w chmurze obliczeniowej, to myślę, że nasze placówki medyczne również. Utworzenie wyspecjalizowanego centrum usług wspólnych. I tutaj jakby też jest pewna taka propozycja, aby, jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład, tak? Jeżeli chcemy się ochronić, to możemy to zrobić wspólnie, możemy może zamiast wtedy korzystania z wyspecjalizowanych podmiotów utworzyć taki scentralizowany, wyspecjalizowany podmiot. Tutaj też przed chwilą myślę, że tego typu koncepcja była troszeczkę
zaznaczona. No i też pewne kwestie, które już funkcjonują, tak? Mamy tutaj normę ISO 27799, która wywodzi się z normy 27002, więc pewne wytyczne, pewne narzędzia, one już funkcjonują, warto na nich polegać. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że to też jest zarządzanie bezpieczeństwem informacji, tak? Czyli właśnie tych naszych danych wrażliwych. Z punktu widzenia podmiotów zajmujących się opieką i ochroną zdrowia, to również warto spojrzeć na to OT, tak, Operation Technologies, czyli zabezpieczenie technologii. Ale tutaj już też musi być to współpraca z dostawcami urządzeń medycznych i w dużej mierze taka praca u podstaw. Czyli jeżeli chcemy mieć dobre narzędzie, takie narzędzie, które nie zawiedzie pod kątem bezpieczeństwa na takim niższym poziomie, no to musimy współpracować z dostawcami takich rozwiązań na poziomie projektowania tych systemów. Więc jest to kolejne pole do zabezpieczenia się na wypadek przyszłych ataków. W takim telegraficznym skrócie znów pewne spektrum zagadnień. Ta prezentacja w dużej mierze miała na celu rozbudzić troszeczkę, rozbudzić wyobraźnię i poruszyć dyskusję. Także z mojej strony dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, pierwsza część naszego spotkania dobiega końca, bo w tej części mówiliśmy, co nam grozi. Czyli próbowaliśmy wszystkim słuchaczom przekazać informację, że tych ataków jest bardzo dużo, że one, ilość ich rośnie, i że odpowiedzialność z tytułu tych ataków właścicieli ośrodków, zarządzających ośrodkami ochrony zdrowia jest bardzo duża. W drugiej części będziemy chcieli Państwu pokazać, że no, całkowicie bezradni nie jesteśmy i że są możliwości zabezpieczenia się i jakie. Mówiono tu dzisiaj też o stanie zabezpieczenia i świadomości w sektorze. Proszę Państwa, my zawsze od pewnego czasu publikujemy taką serię dobre praktyki dla członków Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, tym razem wspólnie z medycyną, członkami pracodawców medycyny prywatnej. I wydaliśmy na dzisiejsze spotkanie taką publikację, gdzie też zamieszczamy statystyki. Już nie będziemy o niej w takim razie szczegółowo mówić, żeby Państwa znowu nie zanudzać cyframi. Jest ona do osiągnięcia na naszej stronie internetowej w wersji PDF-owej lub wydrukowana w oryginale, jeżeli ktoś z Państwa ma możliwość otrzymania, w razie czego możemy wysyłać. Proszę Państwa, zapraszam na 10 minut przerwy i o wpół do spotykamy się z powrotem tutaj na sali. Dziękuję. W tej drugiej części staramy się pokazać, jakie możliwości mamy na polskim rynku, aby z tym cyberatakiem, cyberniebezpieczeństwem walczyć. Partnerem w przygotowaniu tej drugiej części był nasz członek wspierający, jednocześnie nasz mózg od strony informatycznej, czyli nasz partner, firma Comanord, która jest integratorem systemów informatycznych. No i stąd dzięki kontaktom firmy Comanord mogliśmy zaprosić tutaj na spotkanie przedstawicieli różnych firm, które mają różne rodzaje zabezpieczeń i ofert dla sektora. To jest taka tylko wstawka, wprawka, że nie jesteśmy nie jesteśmy zdani na łaskę hakerów i przestępców tak generalnie, że w razie problemów mamy się do kogo zwrócić. Zresztą tutaj dzisiaj dzięki panom z Akademii Marynarki Wojennej padł bardzo ciekawy pomysł, a mianowicie utworzenie takiego ośrodka dla grupy podmiotów. Myślę, że będziemy się zastanawiali nad utworzeniem ośrodka cyberbezpieczeństwa dla sektora szpitali prywatnych. Tu już ofertę zgłosiła Kancelaria
Kancelaria Państwa Forta Karasińskich, także takiego kompleksowego zabezpieczenia i miejsca, dokąd nasi członkowie w chwili ataku będą w pierwszej chwili będą się zgłaszać, a ośrodek ten będzie miał procedury postępowania, co z tym zrobić. Proszę Państwa, pan Tomasz Dębicki, rodzaje zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, Koma Nord. Dzień dobry Państwu, Tomasz Dębicki. Informatyką zajmuję się od 1994 roku, kiedy to rozpocząłem pracę w banku jako informatyk oddziałowy. I tak przez 17 lat przepracowawszy w banku, obecnie pracuję, jestem kierownikiem działu technicznego firmy Koma Nord, integratora systemów informatycznych. I chciałbym tak bardzo nieinformatycznie powiedzieć o tym, jakie mamy rodzaje zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i dlaczego one są ważne i dlaczego należałoby na wszystkie z nich zwrócić uwagę. Myślę, że o szczegółach i tym, jak te systemy są zorganizowane, powiedzą moi koledzy, których tutaj zaprosiliśmy jako integrator, koledzy z HPS, nie będzie z Ubicomu, koledzy z Fortinetu, powiedzą już o poszczególnych urządzeniach, co one mogą robić. Ja tylko się tak troszkę prześlizgnę po tych tematach, ale chciałbym, żeby Państwo przynajmniej jedną rzecz zapamiętali z tej prezentacji, o którą na koniec zapytam. Nie powiem, która to rzecz. Proszę uważać. Zapraszam. Z takich ciekawostek ten serwer, który tutaj jest narysowany, jego zabezpieczenie został narysowane przez sztuczną inteligencję na podstawie mojej słownego polecenia. Ochrona danych medycznych powinna być szczególnie skoncentrowana na zabezpieczeniu miejsc składowania danych wrażliwych. I zgodnie z rekomendacjami Centrum E-Zdrowia, tu mieliśmy przedstawiciela przed chwilką, pana dyrektora, budowa systemu zabezpieczeń powinna być zgodna z czterema zidentyfikowanymi priorytetami, takimi jak tutaj na tym slajdzie przedstawiłem. Ochrona przed utratą danych medycznych, ochrona poczty elektronicznej, ochrona brzegu sieci, ochrona stacji roboczych i serwerów. I ta priorytetyzacja jest szczególnie istotna podczas planowania i rozwoju infrastruktury technicznej. Ja osobiście dodałbym tu jeszcze taki element jak świadomość użytkowników i zabezpieczenia fizyczne. O tym sobie też powiemy i dlaczego to jest takie istotne. Dla potrzeb dzisiejszej prezentacji będziemy posługiwali się tym schematem, który pozwoli nam w taki sposób sprawny i uporządkowany zasygnalizować rodzaje zabezpieczeń infrastruktury informatycznej. Ten schemat będzie nam towarzyszył przez wszystkie slajdy. System kopii zapasowych. Kluczowym zagadnieniem jest zapewnienie stałego dostępu do danych, w tym do tych medycznych danych archiwalnych. Konieczne jest tworzenie kopii zapasowych i takie ich zabezpieczenie, aby w przypadku ataku zewnętrznego przynajmniej jedna kopia była poza siecią i znajdowała się w innej lokalizacji. I teraz zaleca się taką zasadę. Zasadę 3-2-1-1. Jeszcze niektórzy dopisują potem 0. Co to jest za zasada? Chodzi o to, żeby posiadać minimum 3 kopie danych, które będą przechowywane przynajmniej na dwóch różnych nośnikach niezależnych, z których jeden powinien być przechowywany w innej lokalizacji niż system, który te dane przetwarza. Jest to tak zwane odmiejscowienie kopii zapasowej, które na wiele różnych sposobów może być realizowane. Nie będziemy tutaj o tym teraz dokładnie mówili. Mamy tu jeszcze jedną jedynkę, o której nie wspomniałem. Ta ostatnia jedynka oznacza, że przynajmniej jedna kopia powinna pozostawać w trybie offline. Ona ma stanowić taki nasz cyfrowy bunkier dla danych. Co to znaczy? To znaczy, że nawet jeżeli ktoś włamie nam się do systemu, dostanie się do naszych zasobów, to żadnymi sposobami, nawet mając hasła administratora, do tych danych nie jest się w stanie dostać. I to może być realizowane na wiele różnych sposobów. Pierwszy od
wielu lat stosowany, tak jak stosowałem jeszcze pracując w banku, to po prostu nagrane są dane na tasiemkę i ta tasiemka jest wyjęta z napędu, schowana do sejfu. Wiadomo, że online do niej się nie dostaniemy. Tak? To jest dosyć łatwe. Mogą być dane na urządzeniach odłączonych od sieci, czyli urządzenie podłączamy do sieci na czas tworzenia kopii zapasowej, potem je odłączamy i też w razie ataku ono jest niedostępne. Liczymy na to, że w czasie tworzenia backupu ten atak nie nastąpi. Mogą być dane na macierzach obiektowych i urządzeniach, które wspierają tak zwany retention lock. Jest to takie jakby systemowe uniemożliwienie dalszego zapisu do tego zasobu. Ten zasób zostaje tylko do odczytu i żaden administrator nie może w sposób prosty, znaczy w sposób bezpośredni, bez działań fizycznych do tych danych się dostać. Są systemy typu WORM. To jest Write Once, Read Many. Też takie systemy, które pozwalają na jednorazowe zapisanie danych. Nie można ich już odczytać. Takie systemy też mogą być dowodami w sprawach, bo to są już dane niezmienialne, co często jest ważne, żeby takimi były. W przypadku zastosowania chmury jako repozytorium dodatkowego, tak jak pozostałe nowoczesne systemy kopii zapasowych, nie tylko pozwalają one też na sprawne tworzenie tych kopii, ale granularne odtwarzanie danych. Czyli możemy sobie w przypadku przypadkowego skasowania pojedynczych plików możemy odzyskać te pojedyncze dane, co jest dużo częstsze niż odzyskiwanie całości danych w przypadku ataku. Natomiast to, że jakiś plik nam się skasuje bądź ktoś to robi rozmyślnie, to jest dużo bardziej powszechna sytuacja i dzięki takim systemom kopii możemy sobie te pliki odzyskiwać. Repozytorium danych w chmurze powinno być szyfrowane, bo stanowi istotne zabezpieczenie w przypadku kompromitacji takiego środowiska chmurowego, którego nie możemy wykluczyć. W listopadzie był taki przykład w Stanach Zjednoczonych. Firma LastPass, która ma 30 milionów klientów i trzyma dla nich bagatela ich hasła do wszystkich prywatnych systemów. Firmy z tego korzystają, prywatne osoby z tego korzystają. Ja osobiście też korzystam z LastPassa i zostały skompromitowane, dane nie zostały skompromitowane. Natomiast kopie zapasowych danych w chmurze, które były przechowywane, zostały wykradzione. Ponieważ LastPass stosuje tak zwaną architekturę zero knowledge, czyli nie ma wiedzy o tym, co przechowuje i te dane są szyfrowane i te kopie były szyfrowane, zostały wykradzione dane, które są zaszyfrowane. Tym niemniej też nie można wykluczyć, że dane w chmurze nie wyciekną. Więc trzeba się zabezpieczać na różnych płaszczyznach. Poza typowym systemem kopii zapasowych dane można też zabezpieczać jakby na macierzach. Możemy mieć podwójne macierze, pomiędzy tymi macierzami może następować replikacja i takie błyskawiczne kopie migawkowe co godzinę, nawet co minutę mogą być realizowane. Natomiast systemy są tak zrobione, że te kopie nie zabierają nam tej liczby miejsca na dyskach, które wynikałoby z arytmetyki. One zabierają dużo mniej tego miejsca, ponieważ tak naprawdę zapamiętywane są tylko zmiany. Więc też warto wiedzieć, że są takie mechanizmy. Te mechanizmy też zapewniają możliwość zabezpieczania przed niepowołaną zmianą tych danych zapisanych i też są dostępne tylko i wyłącznie z poziomu urządzenia, tej macierzy, która te dane zapisuje. W związku z tym ktoś próbujący się włamać z innego urządzenia, z serwera, przez sieć dostać się do tych danych, nie będzie w stanie się do tych danych dostać. Podsumowując, co jest ważnego w systemie kopii zapasowych? Te nasze kopie są tyle warte, ile jesteśmy w stanie je odtworzyć. Czyli najważniejsze jest nie to, że robimy te backupy, tylko że regularnie testujemy poprawność odtworzenia backupów. I to przy tej tutaj 3, 2, 1, który widzimy w tym miejscu,
Niektórzy dopisają na końcu jeszcze zero, czyli zero błędów przy odtworzeniu backupu. Tak, to jest bardzo ważna polityka. Mamy 3, 2, 1, 1, 0, czyli mamy 3 kopie na dwóch różnych nośnikach poza lokalizacją systemu produkcyjnego i offline z niemożliwością odczytu poprzez sieć. Zero, zero błędów przy odzyskiwaniu danych. Także bardzo ważne jest to, żeby zapewnić odtworzenie danych. Kopie te mają być wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem, w zależności od potrzeb, to jest, są kopie pełne, są kopie przyrostowe, to już są takie technikalia, o których tutaj nie musimy się mocno zagłębiać. Ważne jest, żeby zapisywać te dane krytyczne na kilku nośnikach, to co przed chwilką już powiedziałem, i mamy jakieś regulacje, z którymi musimy być zgodne, to też okres przechowywania wszystkich danych medycznych też, wynika z zapisów prawnych. Kolejny priorytet, ochrona poczty elektronicznej przed cyberzagrożeniami. Dlaczego tak ważne jest silne zabezpieczenie tej poczty i powinno być priorytetem też w każdej z organizacji? Ano dlatego, bo poczta bardzo często stanowi wrażliwy obszar podatny na działanie cyberprzestępców, ale również jest bardzo krytycznym systemem procesów biznesowych. Dopóki się takiej analizy nie przeprowadzi, co by się stało, gdyby przestała nam firmowa poczta działać, to nie wiedzielibyśmy, jak ona jest istotna. Swego czasu w banku, dawno temu, robiliśmy taką analizę, bo większość osób z biznesu zgłaszała, że nie, poczta nie jest nam potrzebna, bo my mamy system bankowy, my mamy różnego rodzaju innego rodzaju, na których opieramy naszą działalność. Natomiast jeżeli usiedliśmy do stołu, zadając pytania, które procesy biznesowe nie będą działały, okazało się, że część procesów opiera się na poczcie i bez informacji z maila nie możemy funkcjonować. Poczta jest też bardzo jakby podatna na te ataki i warto ją jest dobrze zabezpieczyć. Coraz częściej jest stosowany, wspominany na początku w jednej z pierwszych prezentacji, spear phishing, czyli taki spersonalizowany atak na osobę lub organizację, w którym odbiorca ma wrażenie, że zna adresata. Jeden z naszych klientów otrzymał niedawno takiego maila, to było w zeszłym tygodniu, który wyglądał jak polecenie od prezesa z pytaniem o podanie aktualnych sald na kontach firmowych. Doskonale po polsku, jak najbardziej realny mail. Widać było adres, imię i nazwisko prezesa, co więcej obok w klamerkach pełen adres był napisany też. Natomiast klikając na przykład odpowiedz, widzielibyśmy, że piszemy do prezesa, ale ten mail trafiłby zupełnie gdzie indziej. Więc w obliczu tych zagrożeń przedsiębiorstwa potrzebują szerokiej ochrony obejmującej wszystkie podatne obszary w poczcie elektronicznej. Ale tutaj też o tym powiemy sobie więcej, jak ważna jest też świadomość użytkownika. W tym przypadku użytkownik był świadomy. Ten mail wydał mu się dziwny. Nie odpisał na to. Skontaktował się bezpośrednio z prezesem. Okazało się, że to mail jest nie od niego. Natomiast to jest też ważne. Też się spotkałem w mojej karierze z czymś takim, że przychodziły polecenia od prezesa do pracownika z księgowości, czy głównego księgowego, o pilne przelanie środków, bo jest gdzieś tam w jakimś miejscu, potrzebuje pieniędzy, proszę przelej mi środki natychmiast. W różnych organizacjach, gdzie wszyscy się dobrze nie znają, tego typu rzeczy mają szansę powodzenia. Narzędzia. Kompleksowa ochrona poczty powinna zapewniać tutaj te narzędzia, które są wymienione. Ja nie będę tego czytał, możemy wspomnieć o antyfishingu, o wykorzystaniu NLP na przykład do identyfikacji takiego ataku. NLP, czyli Natural Language Processing, czyli przetwarzanie języka naturalnego. Jak to działa, jak będziemy mieli chwilkę czasu, to może na samym końcu Państwu pokażę. Oczywiście ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, wieloskładnikowe uwierzytelnianie. Tutaj się na chwilkę nad tym zatrzymam. Co prawda miała być prezentacja na Ubicomu na ten temat, prelegent nie mógł dojechać. Natomiast to jest kluczowe. Jeżeli macie Państwo możliwość, prawie wszyscy dostawcy poczty chmurowej
udostępniają coś takiego, tak jak w banku macie państwo, wieloskładnikowe uwierzytelnianie, MFA, Multifactor Authentication. Chodzi o to, że musimy, hasło to jest coś, co wiem, komórka z aplikacją, SMS to jest coś, co mam. Czyli mamy przynajmniej dwa elementy uwierzytelnienia. To według statystyk o 90% zwiększa bezpieczeństwo i utrudnia hakerom dostanie się do naszej poczty, jeżeli korzystamy z co najmniej dwuskładnikowego uwierzytelniania. Nie unikajmy tego, w Google sobie to włączmy. Włączmy to sobie, nie wiem, w Office 365, tam gdzie można. Ostatnio Office 365 już domyślnie u tych, którzy polityki takiej nie mają zdefiniowanej, włącza wieloskładnikowe uwierzytelnianie. Przy czym potwierdzanie w aplikacji, gdzie jest certyfikat wgrany i tak dalej, jest dużo bardziej bezpieczne niż przepisywanie kodu z SMS-a. Bo znam taki przypadek wielkiej firmy rodzinnej, gdzie państwo na pewno ją znają, gdzie kilka milionów z konta prezesa zostało ukradzione, bo ktoś poszedł do operatora komórkowego, powiedział, że zgubił telefon i kartę, wyrobił sobie kartę tej osoby, która była akurat za granicą na nartach, wywiad był doskonały, na podstawie tej karty miał dostęp do telefonu, zadzwonił na infolinię i złożył zlecenie przelewu środków. Oczywiście potem był telefon z banku na ten numer o potwierdzenie przelewu, tak, proszę realizować. Suma summarum, bank zwrócił te pieniądze, ale chciałem pokazać, że socjotechnika jest tutaj bardzo istotna, bo dobrzy hakerzy nie łamią systemów, tylko łamią człowieka, jak powiedział Mytnik, jeden z najbardziej znanych hakerów na świecie. Ochrona brzegu sieci jest podstawowym elementem każdej sieci firmowej, niezależnie czy jest to mała firma, czy duża korporacja, aczkolwiek zdarzają się firmy, gdzie firewalli nie ma. Obecnie w erze pracy zdalnej duża część osób pracuje spoza biura. Dlatego administratorzy stają przed nowymi wyzwaniami, aby prawidłowo skonfigurować bezpieczne dostępy do zasobów firmy z zewnątrz. I to znacznie rozszerza nam ten brzeg sieci i infrastruktury sieciowej i wrażliwych punktów, czyli potencjalnych celów ataku. Dlatego też jednym z ważniejszych elementów infrastruktury informatycznej powinien być firewall, stanowiący pierwszą linię ochrony wewnętrznej sieci organizacji, czyli sieci LAN. O tym nam powie kolega z Fortinetu, myślę więcej. Stanowi on zabezpieczenie sieciowe organizacji, filtrujący cały ruch wchodzący i wychodzący. Blokuje on połączenia, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Zaryzykowałbym, że można go porównać do bramek bezpieczeństwa na lotniskach, gdzie skanowane są zarówno osoby, jak i ich bagaże. Myślę, że to jest takie bardzo obrazowe porównanie. Nie wejdziemy na teren lotniska, dopóki nie przejdziemy przez kontrolę bezpieczeństwa, dopóki nasze bagaże nie zostaną zeskanowane, nie zostanie sprawdzone, co jest w środku. Taką funkcję właśnie pełni firewall w organizacji. I on musi być i więcej, myślę, że powie o tym kolega. On zapewnia nam zarówno ochronę sieci lokalnej przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz, ale też ochronę przed nieautoryzowanym udostępnieniem naszych zasobów na zewnątrz. To wszystko możemy zdefiniować. Nowoczesne firewall to też punkty połączeń VPN. VPN to jest Virtual Private Network. To jest taki specjalny tunel, który pomiędzy komputerem użytkownika a naszą siecią firmową jest ustanawiany. Jest to tunel szyfrowany i z zewnątrz do tych danych, które w ramach tego tunelu są przesyłane, nie ma dostępu. I dzięki temu pracownicy mogą sobie korzystać z zasobów firmy. Co więcej, jeżeli to jest odpowiednio wszystko skonfigurowane, praca z hotelu czy z takich sieci niepewnych, gdzie nie wiemy, co się dzieje i nie wiemy, kto może próbować się dostać do naszych zasobów na komputerze, zapięcie takiego tunelu VPN też bardzo podnosi bezpieczeństwo naszej komunikacji ze światem.
Docelowo taki firewall powinien się składać co najmniej z dwóch urządzeń, czyli takiego klastra, żeby zapewnić pełną dostępność w razie awarii dostępności jednego, żebyśmy cały czas mieli nieprzerwaną dostępność do sieci, ponieważ no w tej chwili bez sieci no nie możemy funkcjonować. Bardzo często usługi pocztowe zewnętrzne, z których korzystamy, są w internecie, a nie w naszej lokalizacji. Ale to też dobrze, bo te usługi od zewnętrznych dostawców pocztowe są dodatkowo na bardzo wysokim poziomie zabezpieczane. Ochrona stacji roboczych i serwerów. Do tej ochrony rozwiązania do ochrony stacji roboczych i serwerów to zabezpieczenia wdrażane na urządzeniach firmowych w celu zapobiegania cyberatakom, wykrywania złośliwej aktywności, zapewniania natychmiastowego łagodzenia jej skutków. Powinna być zapewniona przez centralnie zarządzany system antywirusowy oraz uruchomione lokalnie na stacjach roboczych i serwerach tak zwane firewall aplikacyjne. Są one o tyle istotne, że bardzo często atak ransomware rozpoczyna się od niezabezpieczonej stacji. I powiem tak, nieoficjalna informacja, to ostatni przykład z firmy medycznej. Ponad 160 serwerów w tym roku zostało zaszyfrowanych i żeby firma jak najszybciej przywrócić swoją działalność, nim stwierdziła, co się dzieje i jak, przywracała je w chmurze. Z backupów, ale w chmurze w niezależnym środowisku. I teraz tutaj wspomnę o czymś takim jak RTO. Recovery Time Objective. Każda organizacja powinna sobie zdefiniować biznesowo, w jakim czasie chciałaby, żeby po awarii, po utracie danych, w jakim czasie musi postawić wszystko na nowo, żeby kontynuować swój biznes. Musi policzyć, ile kosztuje każdy dzień przestoju, tak? I tak przygotować środowisko, żeby w tym swoim zaplanowanym czasie móc to środowisko przywrócić do działania. To jest czysta kalkulacja. Oczywiście im to RTO będzie krótsze, tym systemy, które musimy zakupić, zaimplementować, będą droższe. Ale państwo też muszą policzyć, ile każdego dnia tracicie, jeżeli was biznes stoi. Ale to nie jest tylko ta kasa. To jest też utrata wizerunku. To czasem jest bezcenne albo nie do odzyskania. Dlatego to też jest bardzo istotne, aby o tym pamiętać. Nowoczesne rozwiązania endpoint security, te, które są na stacjach, zabezpieczają nas przed złośliwym oprogramowaniem, blokują ukierunkowane ataki, zapobiegają naruszeniom bezpieczeństwa danych, zatrzymują ataki bezplikowe, wykrywają zaawansowane, stałe zagrożenie. Oraz ochronę urządzeń mobilnych, tak zwane MDM, czyli Mobile Device Management. Poza tymi systemami antywirusowymi możemy jeszcze wspomnieć takie systemy jak EDR, Endpoint Detection and Response, który sprawdza anomalie użycia na przykład niedozwolone aplikacje czy podłączenie pendrive'a oraz system NAC, Network Access Control, który weryfikuje nam stację podczas łączenia się do sieci firmowej. Na przykład jest stacja, która nie ma antywirusa, jest w ogóle odłączona od sieci, która jest niezaktualizowana, trafia do kwarantanny, tam następują aktualizacje, dopiero może się podłączyć do naszej sieci. No i teraz przechodzimy do szkolenia pracowników, co jest no niestety jest bardzo istotne, dlatego bo nieświadomy pracownik może wykonać polecenia przez telefon, zadzwoni helpdesk, powie proszę podać mi hasło albo proszę wykonać taką i taką operację na komputerze, ponieważ tutaj coś nie działa, musimy szybko przywrócić działanie i dostaje polecenia od informatyka po kolei, co ma zrobić. Jeżeli to jest firma, gdzie obsługa helpdeskowa nie jest bezpośrednio znana pracownikom, bardzo łatwe do przeprowadzenia. Także szkolenia plus testy z tych szkoleń i czasem też no, prowokacje, żeby zobaczyć, jak te szkolenia zostały przyswojone. Także żaden informatyczny system kosztujący czasem miliony złotych nie jest w stanie uchronić nas przed socjotechniką i przed niekompetentnym pracownikiem. Bądź wewnętrzną też sabotażem jakimś.
Oprócz tego możemy stosować tak proste rzeczy jak filtry prywatyzujące, żeby przy panie, które rejestrują, no, żeby ktoś przez ramię nie zaglądał, nie patrzył, czyje dane są wyświetlane, bądź jeżeli korzystamy z laptopów w przestrzeniach otwartych, gdzie się różne osoby kręcą, można korzystać z takich linek Kensington, gdzie każdy laptop ma jakiś taki otwór, gdzie można to przypiąć i go do jakiegoś elementu wyposażenia przymocować. Proszę Państwa, podsumujmy szybko podstawowe rodzaje zabezpieczeń, o których sobie tutaj powiedzieliśmy, bo każda świadoma firma, która planuje wzrost swojego biznesu, mitygując coraz większe ryzyka naszego scyfryzowanego świata, powinna takie zabezpieczenia zastosować. I po kolei. Jak ważny jest backup? Bez niego w żaden sposób nie wznowimy działalności w razie utraty danych z dowolnej przyczyny. Także to jest w ogóle must, poza wszelką dyskusją musi być. Poczta jest jedną z podstawowych usług w wielu procesach biznesowych i dlatego również powinna podlegać ochronie. Firewalle strzegą dostępu do naszych zasobów informatycznych i są pierwszą linią obrony i ochrony dla urządzeń wewnątrz sieci LAN w naszej organizacji. Zapewniają dostęp tylko dla uprawnionych osób w bezpieczny sposób. W końcu stacje robocze i serwery powinniśmy chronić niezależnie i indywidualnie, ponieważ po przełamaniu lub ominięciu innych zabezpieczeń to właśnie od nich rozpoczynają się dalsze ataki wewnątrz organizacji. No i nie zapominajmy o pracownikach, bo to oni najczęściej są najsłabszym ogniwem w całym systemie zabezpieczeń. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. I mówiłem jeszcze, jeśli mam minutkę, to chciałem pokazać jeden przykład stworzenia przez sztuczną inteligencję takiego maila phishingowego. Polecenie wydałem takie. Napisz po angielsku, napisz wiadomość od gazowni, która mówi, że twoje hasło wkrótce wygaśnie i aby uniknąć dalszych problemów, powinieneś jak najszybciej je zmienić. Przetłumacz potem na polski. No bo chat GPT rozmawia po angielsku, ale ja mogę mu też rozkazać potem tłumaczenie. Tu po prawej widzimy odpowiedź po angielsku, a to jest odpowiedź po polsku. Może nie jest perfekcyjna, przeczytam ją. Mamy nadzieję, że ten e-mail został... Drodzy klienci, każda generacja tworzy troszeczkę inny e-mail, doskonalszy. Drodzy klienci, mamy nadzieję, że ten e-mail zastał was w dobrym zdrowiu. Jest to przypomnienie od naszej spółki gazowej, że wasze hasło wkrótce wygaśnie. Aby uniknąć jakichkolwiek komplikacji lub przerw w dostępie do waszego konta, zdecydowanie polecamy wam natychmiastowe zmiany hasła. Aby zmienić hasło, prosimy o zalogowanie się na swoje konto i wykonanie odpowiednich kroków w celu zaktualizowania hasła. Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek trudności, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Cenimy sobie wasze zaufanie i doceniamy waszą współpracę w utrzymaniu bezpieczeństwa waszego konta. Dziękujemy za wybór naszej spółki jako waszego dostawcy gazu. Pozdrawiamy. Twoja spółka gazowa. Dziękuję bardzo. Straszne, co się dzieje. Proszę Państwa, teraz w ochronie wrażliwych danych najważniejsze jest szybkość i niezawodność. Piotr Nogaś. Dzień dobry. Raz. Dobrze. Dzień dobry. To zanim zobaczymy tak moją prezentację, chciałbym przeprosić, że jest powiem w języku angielskim, a dokładnie jest trochę mieszana, ale postaram się, żeby już w wydruku była spolonizowana. Będę nawiązywał w swojej prezentacji trochę do moich przedmówców, także jeżeli Państwo, ale też chciałbym pokazać trochę inne podejście do rzeczy. Przede wszystkim mówimy tu i bardzo mocno skupiamy się na ransomware, tak, na atakach, na phishingu i tak dalej. I dopiero ostatni mój przedmówca powiedział, jak bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy się uczyli, tak? Czyli treningi, nazwał nawet rzeczami prowokacją, czyli wysyłaniem po prostu fejkowych maili, tak? Czyli firma wysyła na przykład pewnego rodzaju e-mail po to, żeby sprawdzić, czy jakby użytkownicy, czy państwa pracownicy tylko odfajkowali jakby szkolenie, czy też faktycznie ze zrozumieniem odnieśli się do zadań. Okej.
Sprawdzimy, działa. Przede wszystkim trochę chciałbym powiedzieć o tym, jak wygląda nasza rzeczywistość, a ona się zmienia moim zdaniem drastycznie. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że informacja jest jakby najważniejsza. Widać to w wielu aspektach naszego życia. Tak? Z jednej strony widzimy, co się dzieje u naszego wschodniego sąsiada, gdzie po prostu informacja jest kluczowa, żeby słabsze siły mogły przetrwać jakby konfrontacje z silniejszymi. Z drugiej strony widzimy sztuczną inteligencję, która potrafi analizować nawet lepiej niektóre rzeczy, niż robi to na przykład lekarz. Tak? I to jest jakby ważne, żeby po pierwsze dane posiadać, po drugie właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wystarczy posiadać dane, czy ważne jest, żeby mieć z nich zysk. Kolejna rzecz to chmura. Chmura nie tylko jako zewnętrzni dostawcy chmury, czy chmura hybrydowa, czy też prywatna, ale także nowe aplikacje, czasami zwane CNI, Cloud Native Application, czyli kolejna transformacja, tak? Mieliśmy kiedyś przetwarzanie na serwerach, później, czy tam teraz obecnie, w większości jesteśmy zwirtualizowani. Niedługo, bądź już Państwo są też w procesie jakby używania Cloud Native Application, mikroserwisów, tak zwanego CICD, tak? Czyli Continuous Improvement, Continuous Development i tak dalej. No i kolejna jeszcze rzecz to jest w tym momencie jakby podejście, które będzie wymuszane właśnie tymi zmianami, tak? Czyli, że w tym momencie będą nowe technologie, których jeszcze być może Państwo nie używają, ale muszą Państwo być gotowi, planując swoją infrastrukturę, która będzie podstawą zbudowania polityk bezpieczeństwa, tak? Po wzięciu pod uwagę takich rzeczy jak zgodność z normami prawnymi, tak, o których mówiono wcześniej tutaj, i także możliwościami technicznymi. Tu nie padło nigdy słowo dochowanie należytej staranności. Mi zdarza się być biegłym sądowym, ale nie występuję teraz jako biegły, także proszę tylko jakby zrozumieć, że mam do czynienia z pewnymi rzeczami. I ważne jest właśnie dochowanie należytej staranności. O co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli przeanalizujemy specyfikacje czy zalecenia RODO, jeżeli specyfikacje różnego rodzaju regulatorów przeanalizujemy, tam bardzo rzadko padają nazwy konkretnych technologii. Tak jak na przykład tutaj było powiedziane coś o taśmach, tak? Możemy się zgadzać, nie zgadzać z taśmami, to już jest, że tak powiem, prywatna sprawa, tak? To jest jak wyższość świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy, ale trzeba pamiętać jakby o jednej rzeczy, że coraz częściej mamy dochować należytej staranności. I teraz jakby wracając, będziemy musieli dochowywać tej należytej staranności bez względu, gdzie nasze dane będą. Czy będą na tak zwanym edge'u, czyli na brzegu, czy będą u nas, w naszych serwerowniach on-premise, tak, czy enterprise, czy będą też u dostawcy chmurowego, jeżeli zdecydują się Państwo z takiego skorzystać. Kolejna rzecz to w tym momencie sztuczna inteligencja. Wspomniałem w pewnym momencie, że znacznie większą skuteczność w rozpoznawaniu nowotworów mają już algorytmy sztucznej inteligencji niż nawet doświadczeni lekarze, tak? W Stanach Zjednoczonych podobno już lekarze się pytają, jakie systemy po prostu wspomagania, diagnozowania są dostępne. No tam, że tak powiem, łatwość i popularność skarżenia szpitali, lekarzy jest dużo większa niż w Polsce, ale wcześniej czy później posiadanie właśnie takiego, nazwijmy to, zabezpieczenia, tak? Okej, lekarz czegoś nie pokazał, tu chodzi o błędy medyczne, tak? I sztuczna inteligencja nie pokazała, też wskazuje na dochowanie należytej staranności, tak? Także proszę pamiętać o takich rzeczach. I teraz, jeżeli przejdziemy do rozwiązań, które umożliwią Państwu bardzo jakby taką pełne wsparcie państwa procesów biznesowych, jakim jest utrzymanie szpitali, tak, i całej, że tak powiem, procesów, które są wymagane do ich utrzymania, to w tym momencie bardzo często pojawiają się takie pytania, że no fajnie, tak, ale to jest na tyle skomplikowane, że najlepiej przejść do chmury. Więc ja chciałbym powiedzieć Państwu, że nie trzeba być w chmurze, żeby mieć jak w chmurze, a nawet lepiej.
Okej. Teraz trochę o ochronie danych, tak, przywracania danych. Są, że tak powiem, teksty, które, czy publikacje, które mówią o tym, że jak można do niej podejść, czyli na zasadzie statystyki, tak, że ochrona danych jest to rodzaj ubezpieczenia, ale to jest bardzo, że tak powiem, jednostronny punkt widzenia. Tak? Dodatkowo też pokazywane jest, że bardzo dużo się zmienia w tym zakresie. W szczególności, jeżeli jest ciekawe, to do 2022 roku 10% systemów storage'owych będzie chroniło się samodzielnie, będzie miało wbudowane w siebie rozwiązania, które potrafią jakby przywrócić dane, tak? No i kolejna rzecz, że do 2022, tak, 40% organizacji zmieni systemy backupowe. Takie ciekawe stwierdzenia. Kolejna rzecz to, wspomniałem już o agresji Rosji, tak, na Ukrainę. Jestem świadom tego i pewnie Państwo też są świadomi tego, że wiele rzeczy się zmienia, czyli spodziewane są zmiany regulacji, które mówią o tym, że w tym momencie podmioty realizujące krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa bądź działania państwa, ale też kluczowe być może zadania, tak, będą musiały analizować jakby możliwość kontynuowania przetwarzania w momencie, kiedy ich dostawcy zewnętrzni na przykład ogłoszą bojkot naszego kraju. Tak, także też muszą Państwo o tym pamiętać. Tak, to jest, że tak powiem, jakby otoczenie polityczne, to jest otoczenie zewnętrzne, ale to wynika, znaczy to rzutuje na nasz tak zwany compliance, czyli zgodność. Okej, no i trochę o technologiach, tak? Mówimy o szybkości, mówimy o wydajności, mówimy o nowych technologiach, jeżeli chodzi o jakby operowanie danymi, przechowywania danych, ale to, co jest też ważne, to jest możliwości przesyłania tych danych. Często planując na przykład nasze firewalle, UTM-y i tak dalej, myślimy wczorajszym dniem. Musimy być pewni, znaczy bądźcie Państwo pewni, że stosując nowe technologie, stosując takie rzeczy jak big data, nauczanie maszynowe i tak dalej, będą Państwo musieli przebudować swoje sieci i zbudować je bardziej, znacznie bardziej wydajne. Tak już dla jakby ustalenia punktu uwagi, w tym roku, tak, Hewlett-Packard, którego jestem pracownikiem, udostępnia technologię 400 gigabitową w przełącznikach, tak? I to wcale nie jest, że tak powiem, topowe jeszcze rozwiązanie. Można powiedzieć, że technologie 100 gigabitowe to już zeszły pod strzechy. 200 gigabitowe to są technologie, które są jakby pewnego rodzaju standardem, a 400, no to już są dla faktycznie potrzebujących. Okej. No i jeszcze mamy do czynienia z pewnymi zmianami standardów. Tutaj standard NVMe over Fabric, tak, czyli następca rozwiązań storage'owych, które pozwalają nam zbudować bardzo szybkie z jednej strony i wydajne rozwiązania. Okej. Także co możemy zrobić w momencie, kiedy mamy do czynienia jakby z możliwością rozbudowy rozwiązań w oparciu o własne centra przetwarzania, czy chmurę i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim należy zastanowić się, że w tych wszystkich zmianach, czy w wymaganiach, o których moi przedmówcy i ja mówiłem, i o zmianach, które na ten rynku wejdą, żeby mieć platformę, która jest po prostu zintegrowana. Tak? No i co, że Państwo mają najszybszą macierz? No i co, że Państwo mają najlepszy serwer? No i co, że mają Państwo najlepsze coś tam, jeżeli to jest niezarządzalne? Więc oprócz, że tak powiem, takich wymagań ilościowych, tak, to jest tak, jakby mam malucha, tak, wsadziłem silnik od Ferrari, koła nie wiem tam od czego, tak, to nie będzie jeździć. Dopóki to nie jest zintegrowane i dobrze współpracujące ze sobą, w tym momencie jest to rozwiązanie, które jest kosztowne, nie spełnia Państwa wymogów biznesowych najczęściej i jest bardzo trudne w zarządzaniu. Okej. Także
Jeżeli chodzi o pewnego rodzaju kompromisy i rozwiązania właśnie takie upraszczające, które można wejść, naśladując dostawców chmurowych, takich jak HCI, one mają swoje koszty. Tak? One mają swoje koszty i w tym momencie należy patrzeć na nowoczesne rozwiązania, które pozwolą w tym momencie rozbudować się i stworzyć konkurencyjne cenowo, jakościowo rozwiązania do dostawców chmurowych, tak żeby to państwo decydowali na własnych zasadach, w jakim stopniu i w jaki sposób zaimplementują rozwiązania chmurowe, a nie żeby państwo byli wyłącznie, że tak powiem, skazani na stosowanie tych technologii. I teraz krótko o ewolucji. Tak? HP od wielu lat dostarcza pewne rozwiązania jako pudełkowe tak zwane, czyli urządzenia, tak? Pamięci zewnętrzne, ale także pamięć definiowaną programowo, SDS, Software Defined Storage. I w tym momencie z naszych jakby kluczowych i tradycyjnych platform stworzyliśmy pewnego rodzaju nowe rozwiązanie, tak? Bazujące na technologiach dobrze znanych, dobrze jakby sprawdzonych już u wielu klientów i na wielu obszarach biznesu, w tym sektorze usług medycznych. I to, co jest jakby ważne, ogłosiliśmy HP Aletra. HP Aletra jest to ogólna marka wszystkich rozwiązań, które pozwalają nam zbudować z jednej strony to, znaczy wszystko to, co państwo chcą, tak? Czyli z jednej strony tradycyjne, prawie dobrze. A, dobrze, nie ma lasera, a poza tym chyba lasera by na tym nie było widać. Czyli rozwiązania w oparciu o różnego typu macierze, tak? W tym jeszcze HP Aletra 4000, rozwiązania SDS-owe, czyli de facto możemy tam zaimplementować cokolwiek, co państwo potrzebują, jednocześnie zarządzane jako z jednego interfejsu i nawet posiadające interfejs taki cloud podobny. Tak? Okej. W pigułce, tak? Co to daje? Jeżeli są państwo wielbicielami parametrów technicznych, na przykład czasy obsługi liczone w mikrosekundach, tak? Jeżeli mówimy tutaj o ochronie i tutaj chciałbym wrócić jakby do całego tego procesu, który był omawiany. Czyli żebyśmy się obudzili pewnego razu i stwierdzili, znaczy może nie żeby, ale jeżeli pewnego dnia obudzimy się i stwierdzimy, że nasze dane są zaszyfrowane, to oznacza, że już pół roku wcześniej, 4-5 miesięcy wcześniej, już zaczął się atak. Czy on zaczął się od phishingu, czy zaczął się od czegokolwiek innego, nieważne. To oznacza, że de facto, jeżeli przeanalizujemy jakby dwa najbardziej krytyczne z punktu widzenia remediacji skutków ataków rzeczy, to są człowiek z jednej strony, czyli najbardziej newralgiczny punkt, z drugiej strony wspomniana tutaj była kwestia RTO, Recovery Time Objective. Wszystkie systemy, wszystko co teraz państwo słyszeli, oprócz jednej technologii, pozwala państwu odtworzyć się bardzo wolno. Proszę zauważyć, na samym początku były przykłady. Szpital odtwarzał się 2 tygodnie, tydzień, coś tam, tak? Dlaczego się tak odtwarzał? Trzeba zadać sobie to jedno poważne pytanie, zanim podejdziemy na przykład do tutaj tej techniki, nazwijmy to, czy idei 3, 2, 1, tak? I jakkolwiek ją nie rozbudujemy, zresztą słusznie, tak? O dodatkowe rzeczy. Więc building data protection, przede wszystkim możliwość tworzenia kopii zapasowych i działających systemów bez wpływu w ogóle na ich działanie, tak? Ale z drugiej strony w taki sposób, że one są aplikacyjnie koherentne. W taki sposób, że można zintegrować je na przykład z rozwiązaniami, które później będzie mój kolega też mówił na temat Vima, tak? Bądź też traktować jako rozwiązanie komplementarne, dodatkowe. Kolejna rzecz, wspomniane było o wielofaktorowej autentykacji. Czyli pierwsza rzecz, jak logują się państwo do banku, podają państwo użytkownika hasło, tak? Nie widzą państwo, ale jeszcze certyfikaty krążą, bo to jest jeszcze jedna z faz, tak? Czyli jeden z poziomów zabezpieczenia. I kolejna rzecz, dopiero mają państwo tego swojego handhelda, czyli telefon, nazwijmy to, i tam państwo mówią, OK, tak, to ja próbuję zrobić przelew, to ja próbuję coś tam, tak,
dostać się do swojego konta. I takie same technologie, nie ma na dzień dzisiejszy lepszych technologii, moim zdaniem, tak? Więc tego rodzaju technologie muszą być zaimplementowane w tych rozwiązaniach i nasze technologie mają to, tak? Okej. Także jakiego rodzaju i dlaczego nasze rozwiązania potrafią odtworzyć de facto dowolną pojemność w ciągu minut, nie tygodni, jak słyszeli państwo wcześniej. Przy czym państwo też, żeby być fair do wszystkich moich przedmówców, słyszeli o przywróceniu przetwarzania, czyli wszystkich procesów. Być może jeszcze z uzupełnieniem danych, tak, które były w trakcie, że tak powiem, od przywracania wygenerowane. Ja mówię tutaj tylko o jednej rzeczy, że zwykle przywracanie z backupu to są godziny, dni, tygodnie. Zanim my zaczniemy coś przetwarzać, to musimy podjąć decyzję, z czego się będziemy przywracać, bo my musimy wiedzieć, kiedy ransomware zaczął nam szyfrowanie danych. Czy będziemy wiedzieć to na pewno? Nie. Czy możemy podpowiedzieć, kiedy to mogło nastąpić? Tak. Także są technologie i tutaj a propos dochowania należytej staranności, pamiętajcie państwo przy wyborze, nie liczy się tylko megabajty na sekundę, ilość operacji, nie wiem, tam moc przetwarzania, ilość RAMu, cokolwiek, co państwo powiedzą. Liczy się też możliwość reakcji. Okej. Także jeżeli mówimy teraz o IT, my proponujemy państwu przebudować państwo IT, nie na zasadzie rewolucji, tylko ewolucji, do środowisk bardzo podobnych, które mają z funkcjami bardzo podobnymi, którzy mają duży dostawcy chmurowi oraz ze skorzystanie z efektu skali już przy małych, nazwijmy to, środowiskach. Tak? I temu służy między innymi Aletra. Temu istnieje możliwość tworzenia rozwiązań tak zwanych DHCI, czyli rozwiązań typu HCI, które jednak nie mają wad HCI, czyli hyperconverged, a mają zalety jeszcze dodatkowe. Okej. No i kolejna rzecz to jest po prostu danie państwu tego, co państwo chcą od chmury, czyli jak najmniej procesów, jak najbardziej w największym stopniu zautomatyzowana infrastruktura w provisioningu, w information life cycle i tak dalej, oraz standaryzację. I jeżeli mówimy już o naszych użytkownikach, naszych rozwiązań, to mogą oni bardzo prosty sposób, mówiąc, że stosując te rozwiązania nasze, tak, są już użytkownikami sztucznej inteligencji, są użytkownikami nawet IoT, tak, czyli internetu rzeczy. Także to wszystko działa właśnie na tej zasadzie. Jeżeli mówimy o zabezpieczeniach, to tu była ta kwestia wyniesienia, tak? My możemy wynieść dane na dowolną odległość geograficzną, możemy też stworzyć rozwiązania w obrębie dwóch i bądź więcej serwerowni, takie, które zapewnią państwu tak zwane RPO równe zero, czyli natychmiastową replikację, ale, i tu jest podejście alternatywne do tworzenia kopii zapasowych, z możliwością wycofania się do stanu aplikacji, na przykład przez 3 miesięcy. I te technologie, o których mój przedmówca wspomniał, czyli deduplikacja, kompresja, thin provisioning, technologie właśnie robienia snapshotów, czyli migawek, w trybie, który nie wymaga wielokrotności pojemności danych źródłowych, to wszystko, że tak powiem, jest zintegrowane, ale zintegrowane jest też na pewnym poziomie, poziomie jakościowym. No i co, że ja mogę robić na przykład snapshoty, tak, czyli migawki, jeżeli one nie są koherentne aplikacyjnie? Co, że ja mogę robić takie migawki, jeżeli na przykład maksymalna ilość per macierz jest na niskim poziomie i nie mogę swoich danych objąć po prostu na przykład długoterminową ochroną, na przykład 3-miesięczną, czy 6-miesięczną, czy więcej. Okej. Kolejna rzecz, czy mogę zastosować te rozwiązania w momencie, kiedy chcę mieć po prostu możliwość natychmiastowej reakcji albo płynnego przejścia z przetwarzaniem do drugiego ośrodka przetwarzania. Nasze rozwiązania odpowiadają na wszystkie te pytania i więcej. Za pomocą sztucznej inteligencji też potrafimy pomóc administratorom w ocenie, nawet na poziomie aplikacji, gdzie występują spowolnienia,
gdzie mogą wystąpić po prostu pewnego rodzaju wąskie gardła i w tym momencie podpowiadamy, nie zmieniamy, podpowiadamy i jakby powodując, że nie będą oni musieli stracić godzin, dni, tygodni na analizę własnych środowisk, tak, i integrację informacji z różnych warstw. Kolejną rzeczą jest to, że powiedziałem o nowych technologiach, takich jak big data, takich jak kontenery, platformy kontenerowe. Więc to, co jest ważne, my jesteśmy w stanie dostarczyć standardową platformę, która będzie trzymała dane w jednym miejscu jako archiwum, ale nie będą Państwo musieli je wykopiowywać po to, żeby na przykład algorytmy sztucznej inteligencji dostarczane przez dowolnego Państwa partnera, żeby mogły z nich korzystać. Dane są przechowywane w formie natywnej, czyli na przykład możemy zbudować zarówno data lake, tak, czyli jezioro danych różnego formatu, tak, gdzie mogą być dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane i inne, tak, łącznie ze strumieniami, ale jednocześnie to jest w tym momencie pojedyncze rozwiązanie, platforma. Nie muszą Państwo kupować 5 różnych urządzeń, kopiować pomiędzy nimi dane, zastanawiać się, gdzie jest oryginał i czy to jeszcze jest oryginał. A dodatkowo przez funkcję Delta Lake, tak, od 4 litery greckiego alfabetu, będą Państwo mogli wycofać się do tego, w jaki Państwo mieli ogląd tych danych, na przykład miesiąc temu, rok temu. Tak, to czasami departamenty bezpieczeństwa chwalą sobie takie podejście. Okej. Także to, co jest ważne w tym momencie, jest to scentralizowana platforma z pełnym audytem dostępu. Tu jeszcze nie było mowy o takiej rzeczy jak właśnie audyt, w szczególności jeżeli mówimy tutaj o dostępie do danych wrażliwych, tak, do danych medycznych w szczególności. Więc tego rodzaju platforma daje Państwu jedno miejsce zarządzania tego typu zagadnieniami. Tak? Podczas gdy, jeżeli Państwo wybiorą nawet najlepsze, tak, hamulce, koła, silniki i tak dalej, może one będą najlepsze. Tylko czy pytanie, czy z tych najlepszych, może tak, 10 liderów nie tworzy teamu. I to jest cała tajemnica, może tak to podsumuję. Kolejna rzecz to, jeżeli Państwo chcą, nie są pewni i chcą zacząć, tak, od mniejszych rozwiązań, tak, albo nie rewolucyjnie, ale ewolucyjnie, udostępniamy te rozwiązania w takim trybie chmurowym. Tak samo jak Państwo kupują chmurę publiczną, my dostarczymy Państwu taką chmurę do Państwa serwerowni. Czyli będą Państwo mieli pełną kontrolę nad tym, gdzie są dane, w jaki sposób są przechowywane. Udostępnimy Państwu standardowe interfejsy i w tym momencie to wszystko zostaje pod Państwa zarządzaniem, ale zunifikowanym. Czyli administratorzy Państwa będą mogli się tym wszystkim zająć efektywnie i jeszcze mieć czas na pomaganie użytkownikom końcowym. Okej, to w takim przypadku, jeżeli Państwo będą chcieli też połączyć się z chmurą, to w tym momencie mogą Państwo uruchomić i pracować na zasadzie multi-cloudu na Państwa własnych warunkach. To nie będzie tak, że wszystko albo nic, zmigrujemy się do chmury, koszty opuszczenia są za duże, niezgodność, tak, z prawem, tak, też w waszym przypadku, państwa przypadku jest to problem, tak, z wejściem do chmury i tak dalej, i tak dalej. Także dziękuję uprzejmie, no i zapraszam też do rozmowy już o konkretnych rozwiązaniach. Dziękuję. Teraz jak zbudować odporne środowisko backupu? Pan Tomasz Turek. Halo, halo, super. Witam bardzo serdecznie. Czy już się udało? Udało się. Ja się nazywam Tomek Turek, reprezentuję firmę WIM, czyli opowiem z perspektywy backupowej, jak wygląda zabezpieczenie danych, czyli właściwie co zrobić w momencie, kiedy ransomware już nas zaatakuje. Już słyszeliśmy tutaj kilkukrotnie, że ten backup jest właściwie krytycznym elementem infrastruktury, krytycznym elementem w polityce security. Przy czym z mojej perspektywy backup
jest wykorzystany w momencie, kiedy security zawiedzie. To już jest ostatnia linia obrony. Właściwie jeśli backup nas zawiedzie, no to już te dane są prawdopodobnie nieodzyskiwalne i musimy zdecydować, czy płacimy okup, czy faktycznie te dane tracimy bezpowrotnie. Teraz, zanim w ogóle dojdziemy do backupu, jak wygląda klasyczny atak na infrastrukturę? Było powiedziane tutaj kilkukrotnie, że e-mail jest takim najczęstszym wektorem ataku, ponieważ e-mail celuje bezpośrednio w najsłabsze ogniwo, czyli w użytkownika końcowego, który ze względu na brak edukacji nie do końca wie, co z takim podejrzanym mailem zrobić. Więc pierwszy element, który musi się wydarzyć, to oczywiście otrzymujemy takiego maila, prawdopodobnie z załącznikiem, z jakimś kawałkiem złośliwego kodu, czyli w tym momencie coś nam tego maila nie odfiltrowało, tego maila faktycznie otrzymałem. Następnie przychodzę ja, użytkownik końcowy niedoedukowany, czyli Tomek Turek, klika sobie takiego maila, ponieważ nie miałem pojęcia, że nie wygrałem miliona dolarów, tylko chciałem zobaczyć, co faktycznie w tym mailu się wydarzyło. Więc tutaj oczywiście jestem ja jako użytkownik niewyedukowany, ale dodatkowo w momencie, kiedy kliknąłem sobie w ten załącznik, coś się musiało wykonać w tym załączniku, czyli mamy jakiś kod, który się na takiej maszynie musiał wykonać. Czyli tutaj mamy monitorowanie tego systemu, mojego komputera, które również zawiodło. Następnie, co się musi wydarzyć? Takie złośliwe oprogramowanie próbuje przejąć mnie jako użytkownika. W jaki sposób możemy to zrobić? Obecnie przyzwyczajeni jesteśmy do wieloskładnikowego uwierzytelniania. Jeśli się gdziekolwiek logujemy, bardzo często na telefon dostajemy powiadomienie, czy to na pewno ty, czy chcesz się zalogować. I tutaj nie uwierzylibyście państwo, jak często zdarza mi się sytuacja taka, na przykład w czasie spotkań, gdzie administrator, który zwyczajowo w placówce jest administratorem od wszystkiego, mówiliśmy o tym, że istnieje coś takiego jak pojęcie informatyka, czyli człowieka, który nie zajmuje się bezpośrednio, nie wiem, storage'em, serwerem, cyberbezpieczeństwem, to jest człowiek, który zajmuje się tym, co w danym momencie jest potrzebne w organizacji. I taki człowiek ze względu na liczbę zadań nie zawsze patrzy, co faktycznie wykonuje. Więc rozmawiamy, mamy spotkanie i przychodzi powiadomienie na telefon, zerkamy, o, faktycznie jest jakaś prośba o logowanie, konto administratora, klikam OK. Dlaczego? Dlatego, że moje konto jest współdzielone, wykorzystuję ich kilku pracowników, dlatego, że akurat tutaj zatrudniliśmy studenta, być może on coś robi, nie dawaliśmy mu konta, no bo on tylko na 3 miesiące i tak dalej. I klikamy sobie to uwierzytelnienie tylko dlatego, że jest nam wygodniej, nie sprawdzamy po co. No i w tym momencie taki ransomware, czy też inny złośliwy kod staje się Tomkiem Turkiem. Ale z perspektywy organizacji, z perspektywy naszej krytycznej infrastruktury, taki ja absolutnie nie mogę nic, więc następne, co ransomware próbuje zrobić, czy też jakikolwiek inny złośliwy kod, to stać się kimś faktycznie ważniejszym, preferowanie administratorem, gdyby się udało w ogóle na poziomie domeny, to super. Czyli nagle taki Tomek Turek stara się zostać administratorem wewnątrz mojej organizacji. Czyli znowu nie mamy kontroli nad tym, że taki Tomek Turek nagle dostał uprawnienia, których mieć nie powinien. I w momencie, kiedy już się stał takim administratorem, no to jesteśmy na dobrej drodze zaszyfrowania całej naszej organizacji. Ponieważ powiedzmy sobie szczerze, to, że mój laptop został w tym momencie zainfekowany, nie oznacza absolutnie nic. Zostanę zaatakowany, być może są tam jakieś dane, ale powiedzmy sobie szczerze, 99% przypadków te dane, okej, być może były ważne, ale nigdy nie są krytyczne, nigdy nie powodują przestoju w mojej organizacji. Więc następne, co się dzieje? Taki ransomware próbuje się rozprzestrzenić po całej organizacji po to, żeby zainfekować jak największą liczbę serwerów i w momencie, kiedy się rozprzestrzeni, kiedy dojdzie do końca swojego zaplanowanego życia lub się rozprzestrzeni na wystarczająco dużej liczbie serwerów, wtedy zaczyna atakować naszą infrastrukturę i wtedy jesteśmy gotowi do tego, żeby sięgnąć do backupu. Czyli mamy, można powiedzieć, że cały wachlarz zdarzeń, które muszą się wydarzyć, zanim ten backup będzie faktycznie potrzebny. I teraz, w jaki sposób najprościej jesteśmy w stanie zniwelować wpływ ransomware'u na naszą infrastrukturę? To jest coś, o czym już było mówione dzisiaj i jest to o tyle krytyczna wręcz zasada, że ona nie ma bezpośredniego połączenia z żadnym wendorem backupowym. Nawet jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteśmy w stanie wykorzystać narzędzia dedykowanego pod backup, można powiedzieć, że takiej klasy korporacyjnej, zorientowany na ochronę przed ransomwarem, tylko mamy informatyka, który musi kopiować ręcznie dane z punktu A do punktu B, jesteśmy w stanie tą politykę tak naprawdę spełnić. I to nam już daje, myślę, że spokojnie można powiedzieć, że 90% odporności, że nasza kopia zapasowa będzie bezpieczna w przypadku
przypadku ataku. Było już o tym mówione, czyli 3-2-1-1-0, ale jak możemy na to spojrzeć z perspektywy mojej backupowca? Trzy egzemplarze danych. Oczywiście, mamy egzemplarz produkcyjny, rzecz normalna. Dwa egzemplarze backupowe. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy backup zazwyczaj jest bardzo blisko produkcji, bardzo blisko tej oryginalnej maszyny. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku awarii potrzebujemy jak najszybciej przywołać te dane, odzyskać te dane, a jeśli nasza jedyna kopia zapasowa wyjechała mi gdzieś do sejfu 500 kilometrów dalej, na przykład do banku, no to zanim ja tą taśmę przywiozę, zanim ją odwinę, zanim ją odzyskam, no to mijają te wcześniej wspomniane grube godziny, dni czy tygodnie. Nie, to potrzebuję tu i teraz. Ale jeśli coś się znajduje tu i teraz w mojej serwerowni, prawdopodobnie w przypadku ataku również jest to kopia zapasowa, która zostaje utracona. To jest kopia zapasowa na potrzeby przypadkowego usunięcia danych, przypadkowego uszkodzenia danych, być może awarii sprzętowej. To nie jest kopia zapasowa chroniąca nas przed ransomwarem. I stąd ta dodatkowa kopia. Później dwa różne nośniki, dwa różne media przechowywania backupu. Mieliśmy tutaj nawet krytyczne sytuacje takie, gdzie no ze względów finansowych macierz produkcyjna, która hostowała wszystkie nasze usługi krytyczne, również była przeznaczona na przechowywanie kopii zapasowych. Oznacza to, że po prostu mieliśmy jedną przestrzeń, musieliśmy wykorzystać to, co mamy. Z perspektywy regulatora wyglądało to na tyle dobrze, że można było ten checkbox sobie odklikać. Tak, mamy kopie zapasowe naszego środowiska. W praktyce oczywiście dowolna awaria sprzętowa, dowolny atak na naszą infrastrukturę produkcyjną powodował, że tej kopii nie było. Więc gdzieś indziej te dane powinny być wysłane. Niech to będzie druga macierz. Preferowanie niech to nie będzie ten sam sposób przechowywania danych, ponieważ jeśli ktoś potrafił zaszyfrować, tak 90% przypadków, nasze dane znajdujące się na Windowsie, to być może przechowywanie naszych kopii zapasowych na serwerze Windowsowym z podpiętymi dyskami tak samo wystawionymi nie do końca będzie miało w tym momencie sens. Więc być może wykorzystajmy Linuxa. Już dwa różne media, dwa różne wektory ataku. Jeśli możemy wykorzystać chmurę, no i powiedzmy sobie szczerze, czy to mówimy o chmurze lokalnej, mówimy o lokalnych serwis providerach, gdzie te dane są namacalne przez nas, czy też wykorzystamy jakiegoś serwis providera globalnego, takiego jak Amazon czy Microsoft, możemy te dane wysłać, możemy je oczywiście zaszyfrować, aby nie było dostępu do tych danych z perspektywy osoby trzeciej i to już jest zupełnie osobne medium przede wszystkim przechowywania danych i po drugie uwierzytelnienia, żeby dostać dostęp do tych danych. Pamiętajmy, to już nie jest administrator czy też domena administrator, tak jak się loguje do swojej maszyny. To już jest zupełnie inny sposób uwierzytelnienia. Oprócz tego, jedna kopia powinna być offsite'em, czyli to jest ta pierwsza jedynka. I tutaj wchodzi nam temat już, no może nie chcę powiedzieć, że filozoficzny, ale możemy dość długo na ten temat dyskutować, czym jest offsite. Dla niektórych organizacji offsite'em będzie po prostu szafa serwerowa stojąca tuż obok. Dla innej organizacji to będzie budynek obok, dla jeszcze kogoś innego to będzie miasto obok. Patrzymy na kontynenty, patrzymy na płyty tektoniczne. Bardzo różne podejście mamy do offsite'u. Ja lubię taką luźną definicję, ponieważ i tak każdy musi sobie na nią sam odpowiedzieć. Prawdziwym offsite'em jest to, taka lokalizacja, na którą nie mają wpływu te same rzeczy, które mogą się wydarzyć w lokalizacji podstawowej. Jak to rozumieć? Oczywiście każdy to może rozumieć inaczej. Znowu, mieliśmy przypadek klienta, który teoretycznie tą zasadę spełnił. Kopia produkcyjna, kopia backupowa, to samo piętro i dodatkowo jeszcze wyjeżdżały backupy do sejfu na taśmę. Problem był taki, że serwerownia znajdowała się na piętrze trzecim, sejfy z taśmami znajdowały się w podziemiu tego samego budynku. W budynku wybuchł pożar, docelowo budynek się zawalił, straciliśmy i serwerownię, i kopie podstawowe, i wszystkie te taśmy, które znajdowały się już w podziemiu. Także pomimo spełnienia teoretycznie dobrego tej polityki, no to żadna kopia nie była odzyskiwalna. No i teraz pojawia nam się ta druga jedynka, czyli coś, co powstało właśnie na fali ransomware'u. Jedna kopia powinna być offline. Jeśli mówimy o offline'ie, to myślę, że historycznie myślimy o taśmie. I taśma cały czas jest fenomenalną kopią offline'ową i z perspektywy Vima, z perspektywy naszych klientów, którzy zostali zaatakowani ransomware'em, dająca nam 100% odzyskiwalność danych. Dlaczego? Dlatego, że zapisujemy dane na te taśmy, wywozimy taśmy do lokalizacji, gdzie ona nie jest podpięta do żadnego sprzętu, ona po prostu jest przechowywana w sejfie. Oznacza to, że właściwie jedyny sposób na uszkodzenie takich danych to jest to, że kurier w czasie transportu przewróci się z taką taśmą, będzie fizyczne uszkodzenie nośnika. Poza tym praktycznie te dane mogą leżeć, no oczywiście w dużym uproszczeniu,
bez daty ich wygaśnięcia. Ale dzisiaj mamy również inne, powiedziałbym, że bardziej nowoczesne sposoby na przechowywanie danych. Jeśli znowu popatrzymy na chmurę, jeśli wyślemy dane do jakiegoś hyperscalera, właśnie Azure, Amazona, mają one możliwość zastosowania takiego atrybutu jak object lock. Czyli object lock powoduje, że dana, którą wysłałem, jest nieusuwalna i niemodyfikowalna przez jakiś określony przeze mnie czas. I teraz wykonaliśmy kiedyś próbę akurat u jednego z tych globalnych dostawców skasowania takich danych. Ja, administrator backupu, nie miałem do tego uprawnień, nie mogłem. Administrator mojej subskrypcji, czy też mój storage'owiec chmurowy, również nie mógł usunąć takiego zasobu. W momencie, kiedy zadzwoniliśmy na support do takiego dostawcy chmurowego, uwierzytelniliśmy się na milion sposobów, że to jesteśmy my, faktycznie my, chcielibyśmy wyłączyć ten storage, chcielibyśmy usunąć dane tam znajdujące, dostaliśmy odpowiedź, że nie jest to możliwe, dlatego że dane są jeszcze chronione w naszym przypadku przez tam 7 kolejnych dni. Jeśli nie chcemy tych danych wysyłać do chmury, mamy też rozwiązania już lokalne, on-premisowe, które dają nam dokładnie tą samą politykę. Jeśli nawet na mojego przedmówcę popatrzymy, chociażby taka macierz deduplikacyjna przeznaczona na backupy StoreOne, mamy możliwość zaznaczenia checkboxu, te dane mają być niezmienialne przez jakiś określony czas. I w tym momencie administrator backupowy, a jest to o tyle ważne, że dla ransomware'u oprogramowanie backupowe bardzo często jest wektorem ataku. Dlaczego? Dlatego, że jeśli usunę kopie zapasowe, to jest dużo większa szansa, że ktoś zapłaci mi okup. Więc oprócz tego, że próbuję zaatakować infrastrukturę krytyczną, to również w tym samym czasie staram się pozbyć backupu. No bo co z tego, że pozbędę się infrastruktury krytycznej, jeśli z backupem jest wszystko ok, no to nikt mi nie zapłaci okupu, bo każdy sobie odzyska te dane po prostu bezpośrednio z kopii zapasowej. I taki administrator backupu tych danych nie jest w stanie usunąć, łącznie z tym, że niektóre macierze wspierające tego typu atrybut, właśnie object locker, retention locker, różnie jest on nazywany, nie mają możliwości zdjęcia tej flagi. Jedyna opcja, jeśli przesadzimy z konfiguracją, jest taka, żeby wyciągnąć dyski z takiej macierzy, czasem należy ją odesłać do producenta, czasem należy po prostu każdy dysk wyczyścić, zrobić factory reset na takiej macierzy i dopiero zainicjalizować ją od zera. Nie ma software'owej możliwości zdjęcia takiej flagi. No i zero, czyli to, co, jak to było powiedziane, niektórzy dopisują do polityki, czyli zero nieodzyskanych backupów. I tutaj sprowadzamy się do tego, żeby testować kopie zapasowe. Przeprowadziliśmy kiedyś ankietę wśród naszych klientów. Ze względu na obostrzenia czasowe średnio testujemy jedną kopię zapasową raz w miesiącu, ponieważ na to mamy czas. Ponieważ takie normalne przetestowanie kopii zapasowej oznacza, że ktoś musi usiąść, musi odwinąć tą kopię zapasową, nierzadko poświęcając na to grube godziny, po czym zalogować się na nią i sprawdzić, czy na pewno to wszystko, co tam w środku jest, działa. W praktyce jest to niewykonalne. W BIM-ie akurat mamy mechanizm, który zrobi to za nas. I teraz co ważne, często spotykam się z takim podejściem, że w momencie, kiedy nasi klienci mają wdrożoną tą funkcjonalność i zobaczą, o, świeci się na czerwono, nie udała mi się weryfikacja backupu, do kitu jest ten software. To jest bardzo dobra informacja, że w momencie weryfikacji backupu coś jest nie tak. Dlatego, że dowiadujemy się o tym w momencie testu, w momencie, kiedy wszystko jest pod kontrolą, a nie w momencie odzyskiwania danych po awarii, kiedy dokładnie ten sam błąd by wystąpił z jakiegokolwiek powodu i wtedy musielibyśmy się zastanawiać, czy którykolwiek z backupów, który posiadamy, jest w jakikolwiek sposób odzyskiwalny. Teraz, jeśli zrobimy to wcześniej, mamy czas, widzimy, co się stało. Na przykład, nie wiem, moja maszyna nie podłączyła się do sieci. Okej, zobaczmy, co się stało w konfiguracji maszyny. Być może kopia zapasowa była uszkodzona, więc teraz co się stało? Czy jest bug w software'ze, czy być może coś się stało z macierzą, czy być może coś jest nie tak z moim kontrolerem w macierzy? Może być wiele rzeczy, które oczywiście może pójść nie tak. Wszystkie z nich musimy sprawdzić, żeby być gotowym na to odzyskiwanie. I teraz co zrobić w poszczególnych przypadkach? Takim coraz częstszym, w sumie też ransomwarem, ale sposobem na wyłudzenie okupu jest nie tyle zaszyfrowanie naszych danych produkcyjnych, co ich uszkodzenie z tego, co widzimy. I teraz uszkodzenie danych jest o tyle niebezpieczne, że jeśli dana została uszkodzona, nie została zaszyfrowana, oznacza to, że nie mamy sposobu na jej deszyfrowanie, czytaj. Nie jest problemem to, że nie mamy dostępu do danych, ale jeśli ktoś nadal chce okup za dane, które uszkodził, oznacza to z naszej perspektywy, że te dane również wykradł. Mieliśmy przypadek jednego z naszych klientów, gdzie dane produkcyjne faktycznie zostały uszkodzone i jak się również okazało wykradzione, klient nie wierzył
agresorom, że te dane faktycznie wyciekły, dostał na SMS-a po prostu zdjęcie któregoś tam z dokumentów z ich NASA z potwierdzeniem, że tak, faktycznie mamy wasze dane i teraz tak naprawdę płacicie nam za dwa scenariusze. Po pierwsze, my wam te dane oddamy, gdzieś je wystawimy, wy je sobie ściągniecie, a po drugie, jeśli nam nie zapłacicie, to my te dane nadal wystawimy, tylko zrobimy to publicznie na cały świat, a nie tylko i wyłącznie do was. Więc tutaj musimy się zastanowić, po pierwsze, co się stanie, jeśli stracimy te dane, bo być może to jest coś, z czym możemy żyć. I drugi scenariusz, co się stanie, jeśli te dane zostaną upublicznione. I teraz, jeśli chcemy zweryfikować uszkodzenie takich danych, ponieważ uszkodzenie też w przeciwieństwie do zaszyfrowania może przejść niezauważone przez dość długi czas, dlatego że nie musimy uszkodzić pliku tak, że on się nie otwiera, możemy uszkodzić jakiś jeden blok pliku, który się okaże, że był krytyczny na przykład po tygodniu używania danej maszyny. Możemy cyklicznie w Vimie na przykład sprawdzić spójność mojej kopii zapasowej, możemy zweryfikować, czy faktycznie te dane są takie, jak były w momencie zapisania. Jeśli nie, jeśli zrobimy to wcześniej, no to Vim może spróbować naprawić taką kopię zapasową. Widzimy, o, powinienem, czy też szukałem takiego bloku nie ma, coś się z nim stało, no to zobaczymy, czy on znajduje się cały czas na produkcji. Jeśli tak, to go dogramy. Proszę, tu jest znowu działająca kopia zapasowa. Jeśli się zorientujemy, że coś jest nie tak z plikiem kopii zapasowej w przypadku odzyskiwania, no to znowu musimy się cofać do wcześniejszego punktu, czyli znowu albo utrata danych, albo potencjalnie brak danych do odzyskania. Więc znowu lepiej to zrobić w czasie testów. Teraz jeśli mówimy o testach, wspomniałem, że Vim potrafi to zrobić automatycznie, co jest narzędziem oczywiście o tyle fajnym, że jednokrotnie ustawiamy sobie harmonogram, ale co również ważne, może to zrobić na dowolnej infrastrukturze. Więc po pierwsze, dowolna infrastruktura to może być ta infrastruktura, z której korzystamy na co dzień, ponieważ budżet nie pozwala nam na wydanie pieniędzy na dodatkową infrastrukturę testową, co jest bardzo częstym scenariuszem. A po drugie, dowolna infrastruktura oznacza, że może to być coś dostarczone na przykład przez naszego integratora, przez naszego partnera w przypadku awarii. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w momencie wystąpienia incydentu zdarzały się przypadki, gdzie służby mundurowe rekwirowały nasz sprzęt. I nagle się okazywało, że miałem serwerownię zaszyfrowaną, co już jest oczywiście złą sytuacją, i jednocześnie nie miałem gdzie się odtworzyć, ponieważ wszystkie serwery zostały zaplombowane, zabrane przez służby. No i oczywiście w momencie, kiedy biegły to przejrzy, wtedy wam oddamy takie maszyny. No i tutaj bardzo często właśnie integratorzy ratowali po prostu swoich klientów, czy też dostawcy sprzętu, vendorzy po prostu pomagali, wypożyczając chociażby sprzęt demo, po to, żeby tymczasowo być w stanie się odtworzyć, żeby kontynuować gdzieś tam działanie biznesowe. Drugi scenariusz, czyli nie tyle uszkodzenie danych, co to, z czego ransomware słynie, zaszyfrowanie danych. W momencie, kiedy dane zostaną zaszyfrowane, mamy jeszcze jeden bardzo duży potencjalny problem przy odzyskiwaniu po tego typu awarii. Ransomware nie działa od razu. Ransomware, tak jak widzieliśmy na tym moim wężyku, że tak powiem atakującym, infekuje, próbuje się rozprzestrzenić po jak największej liczbie serwerów i pewnego dnia, a znaczy w ogóle to, co się jeszcze często dzieje pod spodem, szyfruje sobie dane, o czym jeszcze użytkownik nie wie, dowie się o tym na przykład, kiedy maszyna zostanie zrestartowana. Do tego momentu ja cały czas wykonuję kopię zapasową takiej maszyny. To jest normalna, działająca maszyna, już albo zainfekowana ransomwarem, ale jeszcze nieaktywnym, lub też jej dyski już są zaszyfrowane, ale jeszcze ja jako użytkownik końcowy o tym nie wiem, no bo nie restartowałem takiej maszyny, nie było rebootu po to, żeby mi się wyświetlił ten adres portfela bitcoinowego. I teraz w momencie wystąpienia awarii, czy ja na pewno mogę odzyskać ten backup? No i tutaj mamy technologię, która pozwala nam. Oczywiście nie daje nam to stuprocentowej pewności, ponieważ jej nigdy nie ma, ale pozwala nam możliwie najnowszą sygnaturą naszego antywirusa zweryfikować, czy nasza kopia zapasowa potencjalnie jest bezpieczna. Czyli przykładowo, ostatni raz backup wykonywałem w piątek. Mam kopię zapasową z piątku, okazało się przez weekend, nagle wielka informacja w mediach, pojawił się nowy ransomware, vendorzy antywirusowi oczywiście momentalnie zanalizowali kod, wypuścili sygnaturę, jak to wykryć. Ale w piątek jeszcze o tym nie wiedziałem. I okazało się, że w niedzielę nagle moja infrastruktura została zaatakowana. Dostawca antywirusowy już dał mi tą nową sygnaturę, więc w poniedziałek odzyskując dane, skanuję sobie kopię zapasową, tą najnowszą sygnaturą, która już mi powie, o, to jest ten nowy ransomware, o którym jeszcze nie wiedzieliśmy jakiś czas temu. Więc jesteś zainfekowany. I teraz drugi użytkowniku, czy
wiemy, jak się go pozbyć, więc odzyskujemy dane, ale na przykład bez podłączenia do sieci po to, żeby mieć możliwość na przykład ręcznego usunięcia takiego złośliwego kodu, czy też, bardzo nam przykro, nie ma w tym momencie sposobu, żeby usunąć ten malware, musimy się cofnąć do wcześniejszej kopii zapasowej. Chodzi nam tylko i wyłącznie o to, żebyśmy wiedzieli, czy kopia zapasowa, którą odzyskujemy, faktycznie ma sens. Teraz to się nazywa Secure Restore, co jest nazwą niestety mylącą. Z jednego bardzo prostego powodu. W czasie awarii nikt tego nie będzie używał. Z jednego bardzo prostego powodu. Przetestowanie maszyny, przeskanowanie maszyny w przypadku awarii jest po prostu procesem zbyt czasochłonnym zazwyczaj dla administratora. Kończy się czas powoli. Już w takim razie biegnę. Więc róbmy to ponownie w czasie testów. Poza tym pamiętajmy, odzyskiwanie granularne jest tutaj krytycznie ważne. Jeśli zostaliśmy zainfekowani, nie odzyskujmy całej maszyny, bo być może ona jest zainfekowana, być może wystarczy nam konkretny plik, konkretny mail, konkretna baza danych po to, żeby kontynuować działania naszej organizacji, jednocześnie nie infekując całego systemu. I co również bardzo ważne, jeśli kiedykolwiek atak nastąpi, większość vendorów, myślę, że backupowych, wiem tutaj również, posiada coś takiego. Posiadamy specjalny dział w supporcie, który zajmuje się ransomwarem. Czytaj, w przypadku ataku nie dotykajmy tych kopii zapasowych, nie próbujmy ich sami naprawiać. Otwórzmy ticket supportowy z checkboxem, tutaj mamy go po prawej stronie na dole. Był to atak ransomware'owy i jest specjalny zespół, który myślę, że w ciągu mniej niż godziny odezwie się, spróbuje te kopie zapasowe sprawdzić, zweryfikować i ewentualnie odszyfrować, gdyby się okazało, że zostały w jakiś sposób uszkodzone. Są od tego ludzie, którzy po prostu zrobią to dobrze. I ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, nie ignorujmy monitoringu infrastruktury, czy to backupowej, czy wirtualnej, czy fizycznej. W przypadku Vima na przykład zbyt duży backup. Co może oznaczać? No, jeden powie, że po prostu dużo się zmieniło na maszynie. Ja powiem, że być może ransomware zaszyfrował mi dyski i nagle zabieram zupełnie inną strukturę dysku takiej maszyny. Co z tego, że maszyna działa? Kolejna rzecz. Possible ransomware activity, taki alarm na dole. Dziwne wykorzystanie procesora, dziwne wykorzystanie dysku, czyli tak jakby szyfrowanie czegoś. I jeszcze dodatkowo być może utylizacja adapterów sieciowych, czyli być może ktoś mi wykrada te dane i wysyła gdzieś. Oczywiście, to może być false positive, być może ktoś sobie robi nagle zipa, nie wiem, jakiegoś dużego folderu, ale nie musi być. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zaświeciła się lampka, sprawdźmy tą infrastrukturę. Także w przypadku Vima, czy mówimy o środowiskach fizycznych, wirtualnych, czy chmurowych, czy Microsoft 365, czyli tak naprawdę, no można powiedzieć, takie hybrydowe dzisiejsze środowiska, które widzimy u naszych klientów, jesteśmy w stanie wszystkie te środowiska zabezpieczać, cross-platform później odzyskiwać, także również nie interesuje nas to, że dzisiaj straciliśmy infrastrukturę lokalną, jutro możemy to na przykład odzyskać do chmury, gdyby była taka potrzeba. Z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo. No i teraz kilka słów o tym, jak nie dopuścić do tego, żeby backup był potrzebny w takim razie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak wygląda najnowsza generacja rozwiązań cyberbezpieczeństwa oczami firmy Fortinet? Pan Michał Kędzierski. Dzień dobry Państwu. Może zacznę od tego, że akurat z organizacjami, jak właśnie ochrona zdrowia, mam dość bliski kontakt. Miałem w zeszłym roku, budowałem i projektowałem usługi Security Operations Center. Więc tak dość blisko miałem okazję poznać niektóre problemy i dlatego od tej strony spróbuję dzisiaj pokazać. Jak kiedyś słyszałem, podobno jest zawsze znajdzie się choroba, warto znaleźć lekarstwo, więc poszukamy najpierw chorób, a potem lekarstw. I teraz to, co koledzy mieli okazję powiedzieć, jest już sztuczna inteligencja, jest wszystko na slajdzie. Chciałem ten slajd pokazać z jednego powodu. To jest pokazane, skąd się tak naprawdę biorą te dane, o których Tomek powiedział, czyli te szczepionki antywirusowe. Te wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie znaleźć, biorą się przede wszystkim z różnych partnerstw. Dziękuję. Pierwsze partnerstwo, na które tylko zwrócę uwagę, to jest Cyber Threat Alliance. Tam jest nie tylko Fortinet jako wiodący, powiedzmy, operator bezpieczeństwa, ale też firma Cisco, Palo Alto, Checkpoint. My wzajemnie się wymieniamy danych. To nie jest tak, że wszyscy ze sobą nie lubimy się, nie gadamy. My rozmawiamy ze sobą na bieżąco. Rzecz, którą jakby Fortinet dodaje, to są to dalej po prawej stronie. Też
Tomek pokazywał Cyber Chaina. Nie będę go omawiał bynajmniej. Chcę tylko pokazać, że na samym dole pokazane jest to, co było mówione, że tak naprawdę i cloud, i sieć, i endpoint, wszędzie jest zagrożenie. I na to trzeba spojrzeć. I teraz w Polsce mam przyjemność, że współpracuję z zespołem globalnym od strony bezpieczeństwa, czyli FortiGuard Labs. I poprosiłem ich o raport. Od razu mówię, że to jest raport na cały świat, za zeszły rok. Chciałem zwrócić na dwie rzeczy uwagę. Pierwsza rzecz to jest tak, proszę zwrócić to zielone, to jest Europa. W pewnym momencie tak dość mocno wyjechaliśmy nad resztę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że Stany jak były bardzo wiodącym, nagle się stały mniej wiodącym. No i jak to ja poprosiłem też raport na Polskę. Będziemy mieli choroby. I to jest tak, to jest pierwszy etap kliczejna. Dziękuję panu Karolowi za Mitrę. Na samym górze są kody, nie będę omawiał. Teraz proszę zwrócić uwagę na jedną datę. Kwiecień. Dziwna data, nie? Tak wyjątkowo. Wojna zaczęła się pod koniec lutego, a tu mamy kwiecień. Oczywiście to jest ktoś nas skanował, czyli ktoś szukał informacji o nas, o naszych podatnościach, próbował coś znaleźć. Bardzo fajny raport. To jest trochę odpowiedź. Mamy chorobę, mamy odpowiedź. To, co mówił też Tomek, czyli firewalle. One zabezpieczają brzeg sieci, czyli jak mamy jakieś zagrożenie, to, co widać, to firewall jest w stanie to zabezpieczyć. To, co też było mówione o VPN-ach. Możemy budować to albo VPN-y, albo SD-WAN-a, czyli taką rozproszoną sieć. Jak mają państwo parę oddziałów, pomiędzy nimi mogą mieć państwo prawie jak w sieci lokalnej. Co do sieci lokalnej, możemy ją zbudować w sposób bezpieczny. Od razu mówię, nie chcę państwa przeprowadzać przez całą technikę, bo byśmy tutaj spędzili sobie parę godzin. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na pewne elementy. Co do serwerów proxy, wolałbym o nich nie opowiadać z jednego powodu. Jestem wdrożeniowcem też systemu wycieku ochrony wycieków informacji. I proxy się tam głównie używa. No to następna choroba. Tutaj proszę zwrócić znowu uwagę na datę. Znowu zaczynamy, ale już koniec lutego, tak bardziej z wiadomych powodów. Tu ktoś próbował zgadnąć nasze hasła do naszych systemów. Zaczął to robić zaraz dokładnie, jak zaczęła się wojna. I oczywiście proszę zwrócić uwagę, że przy różnych miesiącach skacze. Jakby ktoś chciał kiedyś się pokusić, to może wyczytać w prasie dlaczego. Bo jakaś pomoc wojskowa szła i ktoś nas generalnie skanował. Mówiłem o kwietniu. Proszę bardzo, jest kwiecień. Proszę zobaczyć, że w kwietniu jest bardzo wzrost, dużo wykorzystania tych podatności, które zostały odkryte. Wzrasta, ale tak naprawdę wzrasta w maju, bo ten czas od rekonesansu, od wykorzystania do wykorzystania fizycznego, to jest jakiś czas. Podaje się tutaj, koledzy mogą mnie poprawić, że od momentu z wejścia do infrastruktury klienta, do momentu jej wykrycia, mija często nawet 9 miesięcy statystycznie. Więc to wykorzystanie tutaj było tyle duże, że no, nie chciałbym mówić, że wykorzystano to bardzo skutecznie, ale takie jest ryzyko. I też po swoich klientach z zeszłego roku, po branży właśnie medycznej, widziałem bardzo dużo ataków. Właśnie w maju mniej więcej, przed wakacjami się one zaczęły. Zresztą jeden z najsłynniejszych ataków, jaki był na firmę płatniczą, był wykorzystany dokładnie jednego dnia. 31 grudnia. Zaczął się o 23:30. Tak, wszyscy administratorzy o 23:30 w Sylwestra siedzą i patrzą w konsolę. Atak był bardzo dobrze przeprowadzony, był zrobiony rekonesans. I naprawdę było to mega zrobione. Po prostu ktoś wykorzystał czas. Co? Organizacja płatnicza, jedna od kart. Dobra. To jest bardzo bliskie mojemu sercu. Security Operations Center składa się z trzech podstawowych rzeczy. Mamy protekcję, mamy detekcję i mamy odpowiedź. To, co przede mną mówiono, pierwszy etap taki można protekcji, to chodzi o zabezpieczenie końcówek. I nie mówię tu o takim zabezpieczeniu antywirusie, tylko coś nowszego. Czyli on patrzy, co się de facto wykonuje na stacji, jakie pliki wykonują, jakie reakcje, żeby zabezpieczyć się właśnie przed tym słynnym, dzisiaj omawianym już parę razy ransomwarem. Druga rzecz, którą też Tomek opowiadał, to jest sandbox, czyli element, który testuje rzeczy, które są dostarczone do użytkownika. Po to je testuje, żeby wiedzieć, czy one są złe, bo jak wiemy, że, znaczy, najgorzej jest, jak coś jest albo złe, albo dobre. To jest super, to wiemy.
jest złe, zablokujemy, jest dobre, jest okej. Okay. Ale co jak nie wiemy, jakie to jest, jakie jest grejowe. Ani dobre, ani złe. Wtedy sandbox pomaga. Oczywiście FortiGuard Labs to jest dużo więcej, a teraz skupimy się, znaczy może nie skupimy, detekcja. Bo to, co powiedziałem, od momentu ataku, czyli wykorzystania podatności, wejścia do organizacji, do momentu wykrycia, często mija 9 miesięcy. To są systemy, które odpowiadają na to, żeby wykryć tego użytkownika. Znaczy, użytkownika to złe słowo, tego włamywacza. To jest odpowiedź i ja najbliżej oczywiście mojemu sercu zawsze będą tutaj dwa rzeczy, czyli CM i SOAR, z którymi pracowałem najbliżej, które instalowałem klientom, pomagałem im zarządzać. Zawsze będę z nimi się czuł dobrze. Więc tutaj wolałbym o nich nie opowiadać, bo to długa dyskusja jest, ale naprawdę jest to jedna z podstaw. Dobra. Trochę leciutko o dwóch systemach. Pierwszy to jest właśnie EDR, czyli ten, obrażając go, nowej generacji antywirus. On się dzieli na dwie części. Jedna to jest przed infekcją, czyli tutaj mamy właśnie te szczepionki, mamy całą tą... Spróbujemy znaleźć plik, który jest zły, zanim jeszcze on zostanie wykonany. Potem mamy drugą część, czyli jesteśmy już po infekcji. I tutaj co na przykład Tomek pokazał z Vima, że Vim może otworzyć pewne środowiska, może otworzyć, patrząc na ransomware'a. To samo FortiHeader może zrobić, czyli jeśli plik zaczyna się szyfrowanie, on to zatrzyma. I te pliki, które będą zaszyfrowane, on je cofnie, spróbuje je odzyskać. No i mój ulubiony system, czyli Sandbox. Od razu powiem tak, z Sandboxem jest tak, że one się bardzo mocno zmieniają. To jest taki wyścig zbrojeń pomiędzy hakerami a firmami robiące bezpieczeństwo. Oni próbują znaleźć metody, jak go ominąć, my próbujemy znaleźć metody, żeby ich zawsze złapać. Na tym rysunku jest jedna rzecz istotna. Systemy. To te systemy wysyłają informacje do sandboxów i otrzymują, czyli jak znajdziemy u innego klienta jakikolwiek plik, nie wiem, w FortiGate czy na mailu, to ta szczepionka pojawi się we wszystkich naszych systemach, a nie u danego klienta, nie tylko w danym kanale, tylko wszędzie. To jest zaleta, no bo im większy jest vendor, im więcej łapie tych szczepionek, już nie chcę pokazywać danych, bo tam chyba jest parę bilionów plików dziennie obramianych w tej chwili, to w tym momencie chronimy więcej i lepiej tych klientów. Trochę branża medyczna. Mail. Był już dzisiaj mówiony. Bardzo fajna rzecz jest taka, że cele ataków tak naprawdę, oczywiście poza hasłami, które są na pierwszym miejscu zawsze, poza danymi personalnymi, które zawsze są na drugim miejscu, ostatnio awansowały dane medyczne. Były na czwartym miejscu. Teraz są już na trzecim miejscu. Myślę, że jeszcze awansują. Szczególnie pandemia pomogła. Różne rzeczy, które pan prezes powiedział na temat różnych chorób. To awansuje. Proszę zwrócić uwagę, że wszystko rośnie i koszt odtworzenia rośnie. Mamy coraz bardziej skomplikowane systemy i mamy coraz więcej tych ataków. Tutaj dosłownie jeden bardzo ważny element, czyli FortiMail, czyli ochrona Office 365, w ogóle serwerów mailowych. On może być bezpośrednio, tak jak tutaj jest pokazane, w chmurze, czyli na przykład w Microsoftie, może być lokalnie u klienta. Sposobów instalacji jest bardzo dużo. CASP to dodam tylko, że to jest ochrona aplikacji. Jeśli państwo mają aplikację albo korzystają z aplikacji w chmurze, możemy je chronić. Możemy tak samo mieć firewalla w chmurze. No, ochrona serwerów. I teraz pokazałem bardzo dużo rozwiązań, tylko jest jeden, tak powiem, zawsze problem, jak rozmawiam z klientami. Jak to wszystko zintegrować? Nie mamy ludzi, nie mamy sprzętu, nie mamy możliwości, wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Fortin wymyślił jakiś czas temu, i Gartner zresztą to potwierdza, że to dobry kierunek jest, coś takiego, co nazywa się Security Fabric. Czyli wszystkie rozwiązania rozmawiają ze sobą, wzajemnie się integrują, nie potrzebują stricte z wiedzy specjalistycznej, typu inżyniera po 6 latach akademii. Są w stanie są się dogadać, złapać coś i zablokować w każdym możliwym kanale. O to ty chodzi, żeby tak naprawdę pomóc użytkownikom, a nie im przeszkadzać. No i teraz jeden z moich ulubionych slajdów, zawsze go pokazuję, że teraz omówię państwu po kolei każde rozwiązanie, jakie ma Fortinet w swoim portfolio. To oczywiście żart, tego jest dużo. I mam nadzieję, że po pierwsze państwo zapamiętają, że przede wszystkim bezpieczeństwo zaczyna się od tego, że trzeba pomyśleć. Po pomyśleniu trzeba znaleźć metody, to co wszyscy dzisiaj po kolei pokazujemy, że zagrożeń jest coraz więcej, a nie coraz mniej. Więc musimy razem pomyśleć, co z tym fantem zrobić. Dziękuję bardzo.
Informacja dla naszych członków. Będzie problem zgłosić się do zarządu stowarzyszenia. My przekażemy dalej problem do specjalistów. Jak widzicie, kontakt z specjalistami mamy. Proszę Państwa, bezpieczeństwo informacji w placówkach medycznych. Czy faktycznie jest tak ważne? Pani Kinga Szygieł, TÜV Nord. Dzień dobry. I też prosimy 15 minut. O, ja będę szybciej. Czy to słychać? Słychać. Dzień dobry. Myślę, że po dzisiejszym dniu powinnam zmienić temat, czy też tytuł tej prezentacji, bo myślę, że każdy z Państwa już sobie zdaje sprawę, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Pan Marcin wcześniej mówił, że ciężko jest być trzecim prelegentem, bo wiele rzeczy zostało już wspomnianych. Ostatnim prelegentem też jest bardzo ciężko być, bo praktycznie wszystko zostało już powiedziane. Natomiast ja postaram się te wiadomości może w jakiś krótki sposób podsumować i dodać coś z naszej branży. Jeżeli mogę prosić o prezentację, to będę bardzo wdzięczna. Jak już tutaj i pani Paulina i koledzy wspomnieli, ataków jest coraz więcej. To nie jest jakieś, powiedzmy, czarne science fiction, tylko rzeczywistość każdego z nas. Coś nam się tu zaciło. Czy warto inwestować w cyberbezpieczeństwo? Pewnie 2-3 lata temu pomyślelibyśmy sobie, że środki, których w ochronie zdrowia pewnie zawsze brakuje, lepiej przeznaczyć na innego typu wydatki, na zakup nowego sprzętu, na lepsze pensje dla personelu, czy na remont czasami przestarzałych pomieszczeń. Natomiast myślę, że dzisiaj każdy zdaje sobie sprawę, że te wydatki na cyberbezpieczeństwo są niezbędne. Tym bardziej, że wprowadzane są coraz to nowe rozwiązania. Czy w ostatnich latach e-recepta, e-skierowanie, pewnie będą się pojawiać nowe rozwiązania, które wymuszą na nas tak naprawdę dbałość o cyberbezpieczeństwo. Jak już tutaj przedmówcy wspomnieli, tych ataków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To są przykłady, które tutaj też koledzy i koleżanki wcześniej wspominali. Jak Państwo widzicie, duże szpitale, małe szpitale, polska służba zdrowia, europejska, amerykańska. W każdym państwie tak naprawdę te rzeczy się dzieją. Myślę, że tutaj nasz kraj jest tym bardziej zagrożony, biorąc pod uwagę sytuację za naszą wschodnią granicą. Na pewno te ataki, zwłaszcza ze strony rosyjskich hakerów, będą coraz częstsze i no nie możemy się nastawiać na to, że nas to ominie. Na pewno nas to nie ominie. Czy jesteśmy w stanie zbudować zupełnie bezpieczny system? Prawdopodobnie nie. Jak powiedział amerykański profesor Spafford, być może jedyny bezpieczny system to taki zupełnie odłączony od zasilania, zalany betonem, obłożony ołowiem i strzeżony przez strażników, a i tak on miałby pewne wątpliwości. Ważne jest, żebyśmy dołożyli wszelkich starań, żeby ten system był jak najbezpieczniejszy i żeby rozwiązania, które będziemy chcieli wprowadzać, były adekwatne do tego, co chcemy chronić. My chcemy chronić zdrowie i życie pacjentów, więc te środki i rozwiązania, które powinniśmy wprowadzać, powinny być naprawdę duże. Gdzie tkwi problem? Jak zwykle w pieniądzach. Usługi informatyczne, jak wiemy, są drogie. Specjaliści z tej branży zarabiają naprawdę niezłe pieniądze, więc w ochronie zdrowia te środki pewnie do tej pory były wykorzystywane gdzie indziej, w związku z czym jednostki ochrony zdrowia borykają się z problemami jak brak kopii zapasowych, brak skutecznego backupu, czy szyfrowania, czy braku aktualizacji oprogramowania. Co możemy zrobić? Możemy przeprowadzić audyt, możemy przeprowadzić testy i ważne, żeby to było robione regularnie, bo tylko to daje nam może nie pewność, ale prawie pewność, że znajdziemy i skorygujemy te nieprawidłowości.
Bardzo ważne jest, o czym tutaj też koledzy wspomnieli, szkolenie pracowników. O tym powiem trochę więcej później, ale tak naprawdę najsłabszym ogniwem zawsze jest człowiek. I jeżeli nie przyłożymy się do szkolenia, to nie tylko kadry zarządzającej, tylko każdego pracownika, który ma dostęp do danych, to nawet najlepsze systemy, najlepsze rozwiązania, które zakupimy, na nic się nie zdadzą. Jak przeprowadzić taki audyt? Tak jak w medycynie, w IT każdą poważną operację należy poprzedzić diagnozą, więc należałoby zacząć od zebrania informacji na temat aktualnie stosowanych zabezpieczeń, a potem zbadać tą infrastrukturę poprzez odpowiednie testy. Mogą to być testy wewnętrzne, gdzie będziemy sobie sprawdzać podatności, takie najbardziej popularne. Mogą to być testy zewnętrzne, czyli na przykład poprzez symulowany atak, o którym tutaj też koledzy wspomnieli. Możemy robić testy socjotechniczne na pracownikach poprzez wysyłanie, właśnie tutaj kolega też wspomniał, fałszywych maili, które sprawdzą, czy nasi pracownicy są podatni na takie sytuacje. Gdy już takie testy przeprowadzimy, powinniśmy przeanalizować wyniki i opracować raport, który wskaże nam obszary do doskonalenia, na przykład poprzez nadawanie i odbieranie uprawnień, inwentaryzację sprzętu, szyfrowanie urządzeń, przeprowadzenie analizy ryzyka czy podnoszenie świadomości wśród pracowników. Co bardzo ważne, tutaj gdy wpuścicie Państwo audytora do swojej organizacji, to tak naprawdę on będzie znał wszystkie Państwa tajemnice. Ważne jest, żeby nie kierować się tylko kryterium najniższej ceny, ale jednak wybrać do przeprowadzenia takiego audytu osobę, za którą stoi doświadczenie, za którą stoją odpowiednie referencje. Dobrze byłoby, gdyby taka osoba posiadała certyfikat czy audytora wiodącego według normy ISO 27001 akredytowanego przez PCA, czy jakiś inny równoważny, wymieniony na przykład w rozporządzeniu ministra cyfryzacji z 2018 roku, który wskazuje certyfikaty uprawniające do przeprowadzania audytów zgodnie z ustawą o KSC. Najważniejsze pytanie, skąd wziąć na to wszystko pieniądze? Rozwiązań, jak tutaj koledzy pokazali, jest mnóstwo. O dziwo, z pieniędzmi przychodzi do nas NFZ. W tamtym roku został uruchomiony program refundacji kosztów. Miał on się skończyć 31 grudnia, natomiast ponieważ środki zostały wykorzystane w chyba niewiele ponad połowie, to program został przedłużony do 31 października tego roku. O środki z tego programu mogą ubiegać się jednostki, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2021, 2022 oraz 2023 roku, które realizują świadczenia w ramach leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, lecznictwa uzdrowiskowego oraz opieki psychiatrycznej. W ramach refundacji kosztów, co jest bardzo ważne, NFZ sfinansuje zakup i wdrożenie między innymi systemów teleinformatycznych oraz związanych z nimi usług dotyczących podniesienia bezpieczeństwa w placówkach. Mogą to być właśnie między innymi urządzenia, oprogramowanie, systemy kontroli dostępu, oprogramowanie zabezpieczające sieć i pocztę. Mogą to być także wydatki na szkolenia dla kadry zarządzającej i wszystkich pracowników oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa. Co ważne, koszt wykonania tego audytu nie może przekraczać 10% wartości całego tego dofinansowania z NFZ-u. Tak jak wspomniałam, wnioski można składać do 31 października tego roku. W zależności od wysokości kontraktu, to refinansowanie może wynosić od 240 do nawet 900 tysięcy złotych, także środków jest naprawdę dużo i warto po nie sięgnąć. Szczegóły znajdziecie Państwo w zarządzeniu prezesa NFZ z 20 maja 2022 roku. Tam są opisane wszystkie dokumenty, które należy przedłożyć
do dyrektora odpowiedniego oddziału NFZ. Przede wszystkim właśnie należy przeprowadzić najpierw takie badanie poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa za pomocą ankiety w systemie statystyki ochrony zdrowia, a potem przeprowadzić audyt, który udowodni, że wszystkie wydatki i poniesione środki, to co państwo zakupiliście, to co wprowadziliście, wdrożyliście w swojej organizacji, rzeczywiście podniosło poziom cyberbezpieczeństwa. Takie dokumenty, tak jak wspomniałam, składa się do dyrektora odpowiedniego oddziału NFZ. Między innymi, aby zawrzeć taką umowę, trzeba dostarczyć właśnie wniosek o wypłatę, kopię dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz raport z tego audytu, który jest przeprowadzony na sam koniec całego tego procesu. I tutaj wrócimy jeszcze do tego, co jest bardzo często pomijane w całym procesie dbania o cyberbezpieczeństwo, czyli szkolenia pracowników. Tak jak wspomniałam, czy zakupimy najlepsze rozwiązania, najlepsze oprogramowanie, programy antywirusowe, wprowadzimy rozwiązania kontroli dostępu, to wszystko będzie za mało, jeżeli nasi pracownicy nie będą świadomi tego, że to tak naprawdę oni są kluczem do sukcesu, że na nich ciąży odpowiedzialność za to, żeby system, w którym pracują, był bezpieczny. Możemy właśnie za pomocą na przykład testów socjotechnicznych sprawdzić, czy pracownicy są odporni na techniki manipulacyjne, czy w razie pojawienia się zagrożenia są w stanie odpowiednio zareagować. Bardzo ważne jest, żeby wszystkie te działania prowadzić cyklicznie, bo hakerzy wykazują się bardzo dużym sprytem i penetrują ten system etapami, tak jak tutaj koledzy wspomnieli. To czasem trwa miesiącami, tak? Możemy tego nie zauważyć. Nic nie wzbudzić naszych podejrzeń. Z naszego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem, takim narzędziem do zarządzania bezpieczeństwa informacji jest norma 27, ISO 27001, ponieważ ona wymusza jakby takie regularne i cykliczne audyty prowadzone i przez audytorów wewnętrznych w każdej z państwa organizacji i przez audytorów zewnętrznych, niezależnych pracowników jednostki certyfikującej, takiej jak TIFNORD, co bardzo wyraźnie zwiększa szansę na uniknięcie incydentu. Nigdy nie będziemy mieć 100% pewności, ale zawsze możemy to ryzyko zminimalizować i postarać się, żeby problemy wynikające z faktu ewentualnego ataku były dla nas jak najmniejsze. Tak naprawdę walczymy o swój spokój. Nas jako, czy państwa jako osoby zarządzające jednostkami ochrony zdrowia, czy nas jako pacjentów. Także myślę, że warto, tym bardziej, że pieniądze leżą na stole i wystarczy naprawdę niewiele wysiłku, żeby po nie sięgnąć. Także zapraszam serdecznie. Jeżeli będziecie mieć państwo jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa, myślę, że patrząc na ilość osób, które nas oglądało, ilość osób, które słuchało i ilość osób, które będzie korzystało z pliku, który zawiesimy na naszej stronie i stronie pracodawców medycyny prywatnej, to konferencja się nam udała. Z drugiej strony, patrząc na jakość wystąpień naszych prelegentów, również. Więc mam nadzieję, że w następnych, jeżeli będziemy ciągnęli temat cyberbezpieczeństwa, państwo zechcecie z nami w nich uczestniczyć. Dziękuję w takim razie państwu, dziękuję oglądającym, dziękuję wszystkim uczestnikom i przekazuję współgospodarzowi konferencji, gospodarzowi obiektu. Szanowni Państwo, jestem pod ogromnym wrażeniem dzisiejszego spotkania. Tak się zastanawiałem, jak to podsumować. Powiem tylko tyle. Jestem zainfekowany cyberbezpieczeństwem. Nie wiem, czy to dobrze zrozumiane zostało, ale,
ale cieszę się, że takie spotkanie i tutaj. Andrzej, dziękuję ci serdecznie i gratuluję, że zgromadziłeś rzeczywiście fantastycznych specjalistów i to jest wielki sukces. Tutaj na sali nie ma wszystkich, którzy chcieli być. Niektórzy jeszcze w tak zwanym międzyczasie informowali, że niestety choroba dopadła, ale mamy też grupę znaczącą osób, które po prostu śledziły całą naszą konferencję online. Bardzo dziękuję wszystkim raz jeszcze i chciałbym powiedzieć, że to, co nasza koleżanka o czym mówiła na samym końcu, będziemy jeszcze starali się jak najwięcej wycisnąć informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam jest człowiek też, który odpowiada za temat cyberbezpieczeństwa. Będziemy chcieli dojść do rzeczywiście finału, przynajmniej tego do października, do końca roku, żeby jak najwięcej środków można było zgromadzić dla naszych jednostek ochrony zdrowia. Oczywiście dzisiaj zrobiliśmy to spotkanie dla sektora szpitali prywatnych. Kolejne spotkania, jeżeli będzie taka ochota, pewno będą organizowane i na pewno, tak jak znam Państwa, znam Andrzeja, znamy się od zawsze, to możemy liczyć na Państwa pomoc. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem dzisiejszego spotkania. Jestem przekonany, że to ogromnie ważny krok, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszego sektora szpitalnego w systemie opieki medycznej w naszym kraju. I tych, którzy zechcieli się z nami zobaczyć face to face, zapraszamy na lunch. Ci, którzy pozostali online, muszą sobie ten lunch samemu zapewnić. Miłego dnia i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie wszystkim.